Chyba oficjalnie zaczynamy, nie? Dobra, włączam, tak. Ci nagrywa. Oficjalnie zaczynamy. Dzień dobry nam wszystkim na 36. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Jest to w sumie 202. turkusowe śniadanie w Polsce. Ja się nazywam Andrzej Woroszyło, jestem liderem turkusowych aktywistów w Łodzi, a turkusowe śniadania w Łodzi są robione przez turkusowych aktywistów. Bez nich nie byłoby tego. I dzisiaj liderem spotkania jest Magda. Cześć. Magdo, dwa słowa po twojej stronie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieć taki kontynuację naszego cyklu o holakracji, socjokracji, więc troszeczkę żeśmy się tak zboczyli z naszego turkusu i weszliśmy w meandry hola i socjokracji. I na dzisiejszym spotkaniu naszą prezenterką będzie Anna Zarudzka. Anna jest co-CEO firmy Boldar, firmy, która tworzy digitalowe rozwiązania i produkty dla innych organizacji. Może mieliście okazję oglądać różnego rodzaju podcasty, które podrzucaliśmy w międzyczasie przed naszym śniadaniem. Mogliście też tam zobaczyć podcast z Anną, gdzie Anna bardzo fajnie opowiadasz o swoich doświadczeniach, o tym, co zebrałaś w życiu i jak z tej całej mozaiki ułożyłaś coś, co dzisiaj przełożyło się na twój duży sukces. No i dzisiaj Ania będzie miała okazję opowiedzieć nam trochę o swojej perspektywie holakracji, o dochodzeniu do tego modelu. Wydaje mi się, że będzie ciekawie, a na pewno będzie praktycznie, więc z mojej strony może to tyle. I co, może zanim przejdziemy dalej, to może poprosimy naszych gości, żeby tak trochę powiedzieli też o sobie, co tutaj ich sprowadza, co ich ciekawi. To kto chciałby zacząć? Może zróbmy tak, że ten, kto zaczyna, to potem przekazuje pałeczkę dalej i zaprasza kolejną osobę. No to może ja w takim razie. To Dominika, to ja ciebie zaproszę do powiedzenia coś o sobie i tego, po co dzisiaj tutaj się z nami miło spotykasz. Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej o turkusowych organizacjach, a termin holokracja usłyszałam, przeczytałam dzisiaj pierwszy raz pół godziny temu. Także przewędrowałam tu z ciekawości. Pewnie termin wydaje się dosyć enigmatyczny, bo jak nie wiem jak ty, ale jak ja czytałam pierwszy raz, szczytywałam, to sobie myślałam, kurczę, ale jak to jest możliwe? Tak patrzyłam na ten rysunek i mówię, nie, to jest coś tutaj chyba musi nie działać. Więc nie wiem, jak twój odbiór po pierwszym szczytywaniu. Nie, jeszcze nic nie szczytywałam. Jakby jesteśmy na turkusowym śniadaniu, ale ja jestem w temacie bardzo zielona. Także jak mówię, przewędrowałam tu z ciekawości i bardzo spontanicznie, acz zapisałam się już na wszystkie kolejne wydarzenia do końca roku. Super, to też witamy. Od całkiem niedawna wiem, co to jest turkusowa organizacja. Także naprawdę jestem tu mega świeżo, nie przepytujcie mnie, please. To ciekawa, taka świeżość i takie nowe spojrzenie jest bardzo wartościowe zawsze. To cześć Dominiko i możesz zaprosić kolejną osobę. Dobra, to ja się czuję zaproszony. Ja jestem, Maciej, mieszkam w Berlinie, a nie spotkałem na meetupie 2 lata temu, jak opowiadała o holakracji tu w Berlinie. W sumie opowiadała wtedy też z Patrycją, a ja teraz z Patrycją chyba ponad rok pracuję. Tylko nie nad holakracją, tylko ogólnie robimy tematy pre-salesowe dla estońskich firm, które wchodzą na niemiecki rynek. A jeszcze ostatnio sprowadzamy gruzińskich programistów do Estonii jako hobby. Bo stanie w Estonii jest takie, że każdy chce mieć programistów, a Gruzini jeszcze mają. Ogólnie Lalunię czytałem, z turkusowe śniadania kojarzę z Wrocławia, bo byłem na paru offline, bo Socza znam od dawna. A ogólnie dla mnie ludzie są zawsze dość kompleksowi, ja jestem inżynierem, wolę proste rzeczy. Nie wiem, następny może Rafał, o ile się da zdemutować. Tak, zdemutowałem się. No ja jestem fanatykiem turkusowym, to nazwam. Holakracja, termin mi oczywiście jest znany, natomiast no, pogłębienie tego obszaru jest niezbędne, ponieważ no, jak widzę w naszym, że tak powiem, małym turkusowym, warikowym
bo tak się nazywa firma Barico, w środowisku ta holakracja, no warto by było ją pogłębić, nie? I jakby to, żeby rzeczywiście różne osoby nowe szczególnie brały na siebie nowe obowiązki na przykład, no to z tym mamy jakiś tam kłopot, co niewątpliwie się przekłada na później na jakieś tam problemy w funkcjonowaniu. No podam taki przykład. No jest coś, co musi być zrobione, a nikt się do tego nie garnie. No i to jest taki typowy problem właśnie związany z holakracją, że niby nie można wyznaczyć, no to ale jak nie wyznaczymy, to nie będzie zrobione. Jak nie będzie zrobione, a musi być zrobione, to będziemy mieli wszyscy jakiś problem. No to taki wrzucam, że tak powiem, na dzisiaj jako temat dla holakracji do przepracowania. Zapraszasz kogoś teraz, Rafał? Piotrek może. Piotrek Management 3.0. Jak jest opcja też na włączanie kamer, tak żebyśmy się chociaż przez chwilę zobaczyli, to byłoby bardzo fajnie. Piotrek pisał, że jest na słuchu ze względu na słaby internet. Nie wiem, myślę, że to była też prośba o to, żeby nie musiał się wypowiadać. No to Anna, to zapraszam ciebie. Dobra, ja też poproszę o kamery. To jest trochę tak, zawsze sobie myślę, że jakbyśmy się widzieli na żywo, to ci bez kamer to są ci, co stoją za kotarą i nie chcą się pokazać, wiecie, i to są takie głosy za ścianami, nie? Albo siedzą w drugim pokoju i do nas mówią. O ile proste to jest to oczywiście na Zoomie, o tyle dość dziwnie pewnie byśmy się wszyscy czuli w pokoju, w którym ludzie za kotarą i ludzie przy stole. Więc ja też jestem bardzo za tym, żebyśmy się widzieli tej crazy rzeczywistości. Więc jeśli możecie chociaż na chwilę włączyć kamerę, to super, jeśli rzeczywiście wam to nie jest dla was możliwe, to rozumiem. Co ja tutaj robię? Ja przyszłam opowiadać o holakracji. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że po tylu latach już jesteśmy na takim etapie, w którym dużo możemy powiedzieć. Tylko ja mam w ogóle problem z opowiadaniem o samej holakracji, bo dla mnie holakracja to jest jakiś zupełny, słuchajcie, tylko narzędzie jakieś. I to takie przecenianie jej i jakby dopisywanie jej tego ogromnego znaczenia, które coś zmienia albo nie, to jest między innymi jedna z misji, którą mam w sobie. To znaczy noszę misję odczernienia albo właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, Andrzej, trochę może nawet w drugą stronę dla niektórych. Takiego, słuchajcie, zdjęcia z niej tego ciężaru, że ona jest czymś takim strasznie ważnym. To jest tylko narzędzie. Ale naprawdę tylko narzędzie. Ono fajnie brzmi, o tym się fajnie mówi, fajnie się nazywa, ale it's just a tool. I tyle. Jakby o tym też będę dzisiaj chciała trochę wam poopowiadać. Ale jeszcze Andrzeja nie było. Nie było, zgadza się. Ja dzisiaj jestem bardzo zainteresowany właśnie spojrzeniem na holakrację w praktyce. Takie, tak jak przed chwilą Aniu powiedziałaś, takie namacalne zobaczenie, hej, hej, ale to tylko narzędzie, ale z drugiej strony, dlaczego to narzędzie i jak to narzędzie ma się do styku z, tak trochę z informatycznego punktu widzenia powiem, na styku z interfejsem białkowym, czyli z nami, z ludźmi. Jaka z tego wychodzi wartość? Tym jestem bardzo zainteresowany, bo różne są opinie na temat holakracji, na temat ciężkości, nieciężkości, na temat użyteczności, nieużyteczności, a ty, Aniu, patrzysz od środka w praktyce, jak to wygląda w konkretnej firmie, która nie jest małą firmą, jak na firmę dotykającą IT jest to spora firma, bo w tej chwili macie chyba ponad 180 osób na pokładzie, bodajże, tak? Tym jestem zaciekawiony, jak to wygląda. Jak to wygląda właśnie poprzez twoje oczy? O, to tyle też z mojej strony. To ja już. Magda, to dwa słowa na swój temat, jakbyś mogła. Jeszcze może w międzyczasie powiem, że Piotrek nam napisał nam, że chce posłuchać o twoich, Ania, doświadczeniach i skonfrontować się ze swoimi. Generalnie nie jest fanem jednego konkretnego podejścia, woli raczej eksperymentować i wybierać to, co jest najlepsze dla jego kontekstu, czy dla kontekstu, w którym się
znajduje. Dobra, słuchajcie, mamy, chyba wszyscy byliśmy, nie? Już tak patrzę, Dominika była. To znaczy jeszcze Magda sama w sobie nie mówiła się słów. A czego ty byś oczekiwała? Ja jestem najbardziej zaciekawiona właśnie tym, bo też często słyszę, jak Tania mówisz o tym, że holakracja jest tylko narzędziem i że jeszcze tam musi być warstwa wielu innych rzeczy i że ona jakby samo wstawienie tego narzędzia pośród ludzi nie spowoduje, że oni zaczną działać lepiej i efektywniej. Jestem też właśnie ciekawa tego, co dookoła, o co trzeba zadbać, jakie aspekty zabezpieczyć, żeby właśnie to ten model współpracy się sprawdzał i żeby działał. To jestem właśnie ciekawa to, jak to pielęgnować, bo mam też doświadczenia, obserwowałam, jak w mojej organizacji przechodziliśmy z Waterfalla na Scrum i to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bo odbywały się tam dyskusje pod tytułem, to jeszcze było za dawnych czasów, jeszcze była to inna firma, trochę mniejsza i też właśnie odbywały się dyskusje pod tytułem, że to jest tak naprawdę nowomoda, że można byłoby te projekty robić tak jak do tej pory i nie trzeba tego Scrumu, tylko że cały świat idzie w Scrum, więc my też musimy iść w Scrum i że to jest takie bardziej zmuszenie. Dopiero potem gdzieś tam, jak już ludzie jakby zmienili trochę paradygmat w głowach i przeszli ten proces zmiany, zauważyli, że te narzędzia i te proste elementy, takie bardzo, też bardzo techniczne i proste elementy właśnie zmieniają pewien sposób komunikowania się, wpływają na transparentność i tak dalej, ale też jakby sam Scrum jakby się nie dzieje, też jest potrzebna jakaś dojrzałość ludzi, którzy korzystają z tego narzędzia, którzy potrafią pilnować tych metod i jakby rozumieją ich sens, jak się za nie biorą, to jakby biorą się ze zrozumieniem sensu, więc jestem też właśnie tego ciekawa, jak ty postrzegasz właśnie to wdrażanie holakracji i o co dookoła trzeba zadbać, żeby nie zgubić sensu tego narzędzia. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja nie lubię prezentacji, mam prezentację, myślę, że się do niej ucieknę w jakimś tam momencie do jakiegoś fragmentu, bo wam w ogóle mam nadzieję i mam wrażenie, że nie muszę tu też tłumaczyć, z jakiego powodu w ogóle myśleliśmy o tej holakracji. Mogę tylko powiedzieć na przykład, dlaczego ją wybraliśmy jako narzędzie i trochę a propos tego, co ty piszesz, Piotrek, dlaczego my tak nie robimy, że sobie rzeźbimy, w sensie lepimy i eksperymentujemy. My bardzo lubimy skupić się na tym, na czym naprawdę potrafimy się skupić. To znaczy my nie jesteśmy ludźmi, którzy chcieliby swoje sedno biznesu czy core business oprzeć na organizational development i budowaniu organizacji. My ją prowadzimy po to, żeby budować produkty cyfrowe. W związku z tym jakby samo eksperymentowanie wewnątrz dla żadnego z nas nie stanowiło sedna. To znaczy nie jesteśmy ludźmi, którzy się na tym jakkolwiek chcieli znać, ale też jesteśmy fanami uczenia się od innych. I zawsze braliśmy pod uwagę, że skoro sami nie jesteśmy super w czymś, bo jest na świecie dużo ludzi, którzy w czymś są super, na pewno lepiej od nas. My jesteśmy super w rzeczach, które robimy jako firma, natomiast jako liderzy chcemy słuchać innych. No i tak było, tak jak mówisz, bardzo podobnie Magda, tak było przy wdrażaniu tam, jak już nie pamiętam nawet ile lat temu, naście lat temu Scrama, wzięliśmy naprawdę grupę świetnych ludzi, oni nam wdrażali Scrama i nie uczyliśmy się na własnej skórze inaczej niż jako odbiorcy. I rzeczywiście, oczywiście, znaczy potem można sobie eksperymentować, ale bliskie nam jest mentalnie nie skupianie się na tym samemu. Ja zawsze mówiłam o tym, jak bardzo pokornym uczniem jestem, będąc jednocześnie niepokornym uczniem, to znaczy jak już naprawdę coś chcę zrobić, to naprawdę jest trudne, czyli nie wiem, jeździć na torze wyścigowym albo skakać ze spadochronem, to raczej nie eksperymentuję. I z tej perspektywy wybór narzędzia przy 120 osobach, które miało nam zachować autentyczny agile i autentyczną płaską strukturę, w której funkcjonowaliśmy, stanowił dla nas trochę ten sam wybór, co skok ze spadochronem i jazda na torze wyścigowym. Chcieliśmy, żeby ktoś, kto jeździł na torze wyścigowym i skoczył ze spadochronem więcej niż 2000 razy, nas czegoś nauczył. I tu nie chodzi o coach, chodzi też o to, żeby wziąć jakieś gotowe rozwiązanie. I potem po kilku latach, jak już będziemy wiedzieć, co w nim nie działa, dopiero móc eksperymentować. Nie? To jest jakby z odwrotnej strony.
Bo my stanęliśmy przed takim bardzo ważnym dylematem, przed którym staje właściwie każdy oczywiście, wszystko jedno, czy to właściciel, czy lider w organizacji, że wszystko jest fajnie, dopóki jest setka, nie? No naprawdę, dopóki jest, słuchajcie, 100 osób, to my mieliśmy, ja nie, w ogóle nie wiedziałam, czy to jest turkus, nie czytałam nawet o tym. Po prostu z brzucha prowadzisz pewną firmę, w równości bądź nie, w hierarchii bądź nie, jakby pewne rzeczy są, nie są łatwe, ale one są bardziej naturalne, ponieważ grupa ludzi sama w sobie, jakby w ogóle dynamika tej grupy pozwala na pewne rzeczy. I ona pozwala na nieposiadanie middle managementu. Oczywiście też pozwala na to, żeby zrobić sobie, ja widziałam prawdziwe korporacje i hierarchie w 20-osobowych firmach, nie? To też jest prawda. Ale te nasze idee, pewne idee na przykład podejmowania bardzo rozproszenie decyzji, czy w ogóle pozostawiania pewnych obszarów w takim czasie dość długim, żeby się wykształciły, one były proste do setki. No, pojawiło się bardzo ważne pytanie przy tam powiedzmy 100-120 osobach. No i co teraz? Mamy do wyboru hierarchię, to już znamy, znają nasze matki, znamy my, szkoła nas nauczyła. I bliżej nieokreślony turkus, ja z turkusem jako takim mam problem, ponieważ dziś już nie wiem, czym jest. Wtedy zaczynałam mniej więcej jarzyć, czym jest, to znaczy, że ta nazwa odnosi się do pewnego typu sposobu myślenia, zarządzania, podejścia i tak dalej. Ale no dziś już jakby trochę nie wiem, czym jest. I ponieważ uznaliśmy, no dobra, no jesteśmy gotowi na skalowanie, chcemy skalować się może nie jakoś turbo szybko, ale mimo wszystko liczbowo, jeśli chodzi o ludzi, to teraz. No i cała ta droga pewnie wam wszystkim znana, poszukiwania najpierw w teoriach, potem w praktykach, rozmawiania z ludźmi, oglądania organizacji, doprowadziła nas do tego, że to, czego potrzebujemy, to jest bardzo hardkorowe, bardzo poukładane narzędzie, które ogarnie nam chaos. To znaczy my troszeczkę tą holakrację wdrażaliśmy odwrotnie niż wszystkie korpo. Nas holakracja miała przytrzymać w ryzach, a nie uturkusowić. Okej, okay, Aniu, to takie pytanie, właśnie na tym etapie takiego zastanawiania się. Czy braliście pod uwagę jakiś inny framework, jakiś inny system, który by to ogarnął, czy generalnie po prostu wyszło, że na holakrację trafiliście i ona spełniała wasze oczekiwania? Czy była alternatywa? Może tak. Nad socjokracją, bardzo. To znaczy socjokracja była bardzo bliska temu, co mieliśmy w ramach eksperymentów wypracowane wcześniej. Ponieważ pojawiały się już u nas elementy konsentu, mieliśmy pewnego typu, jakby generalnie cała idea była oparta bardzo mocno na takim tribal leadership, więc to przypominało trochę takie, wiecie, socjokratyczne zapędy. I rzeczywiście jak przeczytaliśmy sobie tam o tej socjokracji, to o kurde, tak mamy. Oczywiście nie 100%, wiadomo, ale blisko nam. Ale socjokracja nie rozwiązywała nam jednego z podstawowych problemów, na których nam bardzo zależało, a mianowicie my bardzo chcieliśmy zadbać o strukturę i jeszcze jest jeden aspekt, który był bardzo kluczowy przy wyborze holakracji. My podjęliśmy decyzję, że w sposób holakratyczny zmerdżujemy dwie organizacje. I do tego socjokracja jest po prostu za mała. Jakby ona w ogóle nie, znaczy ona nie, nie za mała, ona nie obsługuje tego aspektu. A nam bardzo zależało na tym, żeby ten merdż się udał, a jak wiecie, merdże się nie udają generalnie. I żeby się udał nie tylko biznesowo, ale też, żeby nas nie rozwalił kulturowo. I stąd polakracja, ona nam też w taki mechaniczny sposób rozwiązywała pewne pierwsze kroki. A to tak się z ciekawości na chwilkę na ten akcent merdża, połączenia. Zazwyczaj każda z firm, z organizacji ma swoją kulturę, która jakby nie było, jest czymś, czego nie widać, ale poprzez to wiemy, jak działamy. Jak to wyglądało na poziomie tych dwóch firm, które się połączyły? Na ile te kultury były zbliżone, na ile były rozbieżne? I co w takim razie dała holakracja, jeżeli chodzi o spojrzenie na poziom kultur? Z twojego punktu widzenia oczywiście. To jest bardzo specyficzny moment, znaczy to był bardzo specyficzny moment i trochę inny case niż zazwyczaj, bo my byliśmy firmami pracującymi pod jednym dachem zawsze. Mieliśmy dokładnie to samo biuro, tą samą administrację,
przez bardzo długie lata nawet te same osoby rekrutowały do obu firm i tak dalej. Mieliśmy dwa osobne brandy i dwie osobne kultury, na pewno. One nie były aż tak osobne jak dwie kultury, wiecie, budowane na dwóch końcach nawet tego samego miasta, ponieważ miały tych samych founderów w obu miejscach, ale świadomie te dwie firmy były inne i miały być inne. Ponieważ robiły coś innego, robiły zupełnie w inny sposób i miały zupełnie inny rozmiar. Więc dość świadomie merdowaliśmy dwie kultury ze świadomością, że się rozwalą. To znaczy ja nie znam i nie widziałam i jest dla mnie niemożliwym utrzymanie pewnej kultury przy merdżu. To znaczy albo się utrzymuje kulturę tego większego, albo się buduje coś od nowa. I my trochę tak do tego podeszliśmy. To znaczy bardzo nie chcieliśmy oczywiście zaniku niektórych rzeczy, ale z perspektywy czasu, słuchajcie, niezależnie od tego, jak to zrobiliśmy i jak bardzo te firmy się znały, na przykład pewne procesy decyzyjne, te wszystkie implicit rzeczy, te wszystkie takie normy, a nie zasady, one nam kolapsowały, one się przewróciły, nie? W sensie całkowicie. Trzeba było od nowa to odbudowywać i pewna pamięć organizacji, czy w ogóle wyczuwanie wartości, to oczywiście było bardzo trudne wyzwanie i dużo nam uciekło. Nadal uważam, że na tyle mało, żeby nas nie rozsypać, więc ta kultura dzisiaj jest zupełnie inna niż były obie kultury wcześniej. Kolakracja sprawy kulturowej oczywiście całej nie załatwia, no ale wiadomo, kultury się w ogóle samemu nie buduje. Kolakracja nam dość mocno ułatwiła ten moment, kiedy trzeba uspólnić cele na przykład ludziom w obu firmach i nagle powiedzieć, słuchajcie, teraz macie jeden wspólny. Przez to, jaką ma strukturę ról i też przez autentyczne rozproszenie decyzyjności, które jest takie jawne. Kolakracja nam pomogła się zmerżować przez te wszystkie najgorsze swoje elementy takiego hardkorowego, wiecie, utrzymywania rzeczy, przez tą taką bardzo ścisłą strukturę spotkań, ścisłą strukturę w ogóle firmy. Ta klarowność na początku pomogła nam bardzo uniknąć chaosu. I też pozwoliła uniknąć zagubienia pojedynczych ludzi. Więc też bym powiedziała, że podobnie jak zazwyczaj, stała na straży takiego bardzo mechanicznego działania, nie? Bo ona naprawdę jakby nic kulturowo nie rozwiązuje. Ale utrzymanie pewnej spójności i stabilności wiedzy na temat tego, co kto robi, kim jest, jaki jest, na które spotkania chodzi, do którego kręgu należy, czy to jest ważne, czy nieważne, to było świetne, plus ten moment, kiedy siadacie, wiecie, nad czystą kartką nowej firmy. Mhm. To była jedna, to była druga, teraz jest czysta kartka. Jak będzie wyglądał Bolder? To jest naturalny na przykład. To jest ten moment, kiedy kartka jest świetna. A to następne pytanie takie troszkę właśnie z perspektywy praktyka, jak to wdrożenie wyglądało. Czy holakracja jest dla wszystkich? Czy były osoby tu konkretnie w jednej i drugiej firmie i po połączeniu, które nie odnalazły się nie dlatego, że firma była połączona, tylko dlatego, że była rama działania holakratyczna? Oczywiście, 35% ludzi. Nie ma. I dlaczego? Trochę nie wiadomo, w sensie wszystko jedno, czy to merch, czy holakracja, obie te decyzje ewidentnie spowodowały bardzo duży dyskomfort. Spodziewaliśmy się około 40%, tak zupełnie szczerze, 30-40% ludzi. To jest bardzo wymagający moment, to jest moment obnażania niektórych rzeczy, to jest moment mówienia, sprawdzam. Ale to jest też moment, w którym bardzo wiele osób może sobie powiedzieć, słuchajcie, ja chcę przychodzić do pracy, wykonywać swoje zadania i z niej wychodzić. Co więcej, my tą holakrację wdrożyliśmy tak se. Umówmy się, to nie było najpiękniejsze wdrożenie holakracji na świecie. Znaczy nie wiem, czy istnieje takie. Dlaczego? Dlatego, że taki moment, kiedy się skupiasz nad wdrożeniem jakiegoś narzędzia, to jest taki moment, w którym nie ma wystarczającego czasu, żeby rozmawiać z ludźmi. To znaczy, nie wiem, ile trzeba by było mieć czasu, bo poświęciliśmy bardzo dużo, ale nie da się być ze 150 osobami, a powinniśmy z nimi być właściwie every day. Cały change team powinien codziennie rozmawiać z ludźmi, bo na przykład były takie wyobrażenia, słuchajcie, że teraz wszyscy
Czy też tak nasi coachy mówili, to bardzo dużo się na to złożyło, że wszyscy teraz będą musieli sobie wymyślać co chwilę jakieś nowe rzeczy do roboty. I zanim my się ocknęliśmy, że ludzie na przykład żyją w takim przekonaniu, to oczywiście jest mega dużo czasu, nie? Poza tym pamiętajcie, że moment wdrożenia e-merge'a to nie jest moment największych wyników finansowych świata firmy. A przez to, że mieliśmy zawsze transparencję finansową pełną, no to ludzie widzieli słupki idące w dół. Więc to jest bardzo dużo różnych czynników, które na to wpływają. Bardzo nie chciałabym powiedzieć, że to holakracja, bo generalnie moment tego typu zmian to jest moment, w którym trzeba się przygotować na bardzo dużo odpływ ludzi. Albo ten moment, kiedy trzeba będzie sobie samemu powiedzieć, że część z nich już po prostu nie pasuje do tego, co my robimy. Bo to nie jest tylko odpływ, nie? To jest w ogóle cała roszada. No właśnie, ja się, jak opowiadasz o tej zmianie, to się zastanawiam nad dwoma aspektami. Z jednej strony, bo może tak nie macie tak w swoim DNA swojej firmy, czy na przykład mieliście jakieś osoby zdiagnozowane jako takie wasze super talenty, to były osoby, których na pewno nie chcieliście stracić, więc jakoś szczególnie o nie dbaliście. Czy uznaliście, że po prostu podchodzicie jak do czystej karty i każdy ma swój talent nietypowy i go wnosi, więc kto odpłynie, to odpłynie, a kto zostanie, to zostanie i wy na tym będziecie budować. To jestem trochę taka, zastanawiam się nad waszym podejściem do ludzi, w sensie no takim, no takie, jak to było. Wiesz co, ono się zmienia, ono teraz dopiero uważam, że jesteśmy firmą, w której możemy mówić o jakichś talentach, jakimkolwiek talent jest, na pewno nie są to skille twarde, tak? To znaczy, to w ogóle bardzo trudno mówić o tym, to jest najbardziej wartościowe. Na pewno nie wartościowaliśmy wtedy, zupełnie nie było czegoś takiego, że jest grupa, o którą dbamy i grupa, o którą nie dbamy. Bardziej zastanawialiśmy się nad pewną gotowością ludzi do zmiany, nie? Czyli to ewidentnie można zmierzyć i zobaczyć, ale też w zespołach deweloperskich szczególnie, które wiecie, bardzo mocno były ze sobą zżyte i pracowały ze swoimi Scrum Masterami dość długo, to były takie bardzo fajne komórki, które się ze sobą znały. Bardzo stawialiśmy na to, żeby ludzie ze sobą rozmawiali właśnie w pełnej równości. To znaczy nie wiesz, czy jesteś wartościową osobą dla firmy, czy nie, bardziej niż inny. W tym sensie, że możesz to poczucie sobie budować w zespole i te zespoły rzeczywiście one niektóre dały sobie radę lepiej, niektóre gorzej. To było bardzo widać, nie? Że były takie teamy, które całe się wsparły i rzeczywiście w tym funkcjonowały, a były takie, które całe się posypały. Bo my generalnie mało pracujemy z jednostką. W sensie bardzo. Bardzo pracujemy zespołowo i to w ogóle nie jest kwestia holakracji, to bardziej jest kwestia tego, na czym budujemy wartość w ogóle bycia w tej firmie, nie? W sensie mało mamy gwiazd i talentów takich brilliant w rozumieniu rynkowym, a w naszym przekonaniu mamy masę, nie? Super ludzi. Nie stawialiśmy, Magda, na to, żeby pracować ze szczególną grupą. Bardzo staraliśmy się dbać o to, żeby nie wszyscy musieli w 100% zaangażować się w to wdrożenie. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo wymagająca praca i rzeczywiście było nas około 20 osób, które się bardzo, taki change team, który się skupił na tym, żeby tą zmianę wdrażać. Staraliśmy się jak najmniej na początku przynajmniej przeszkadzać na przykład zespołom deweloperskim, które cały czas, wiecie, pracowały, budowały oprogramowanie i no, wdrażanie holakracji było, szczerze mówiąc, mało istotne z ich perspektywy. Szczególnie, że to nie była idea, że teraz, wiecie, każdy deweloper będzie sobie musiał wymyślić sobie na nowo, znaleźć sobie swoje role. Nie, to są zespoły pracujące w Scrumie. Scrum już sam w sobie jest pewnego rodzaju wystarczającym systemem funkcjonowania zespołu jako takiego. W związku z tym nie mieliśmy takiej wizji, że wszyscy teraz będą, wiecie, holakracji na te szkolenia jeździć i wiecie, i wdrażać i tak dalej. Tym samym troszeczkę bardziej dbaliśmy o to, żeby zespoły, na przykład deweloperskie, miały święty spokój. Jeśli to jest forma dbania specyficznego, no to tak. Bardzo staraliśmy się nie zarzucić wszystkich change managementem. Bo to było takie zagrożenie, które widzieliśmy, bo rzeczywiście wszyscy mówili nam, że holakracja się wdraża all in albo w ogóle i ja bardzo jestem za tym. W sensie uważam, że wdrażanie holakracji po kawałeczku jest dużo trudniejsze na pewno, ale all in też może oznaczać różne rzeczy.
To nie znaczy, że musimy teraz każdego pracownika to rano, wiecie, na musztrę witać, dzień dobry, czy znasz na pamięć składniki taktykala. Bo zdecydowanie ci ludzie tego nie potrzebują. I to były takie trochę dwa tempa wdrożenia i tym chcieliśmy opiekować ludzi, nie? Mhm. Jakby nie zawalając, nie wszyscy musieli w tym tak bardzo uczestniczyć. Oczywiście to było na tyle transparentne, że wszyscy mogli o tym pytać. I był taki moment, że już wszyscy mieli dość, nie? Bo te informacje, one płynęły. No, ale to jest w ogóle side effect transparentnie zawsze, nie? To jest o tyle ciekawe, nie, bo mówisz, że właśnie jak dbaliście o to bezpieczeństwo środowiska pracy dla zespołów skramowych, też mi się tak odpala takie pytanie, to dlaczego nie poszliście w skalowanie po prostu skrama, nie? No bo często mówi się o tym, że jak już organizacja się komplikuje, to po prostu przeskalujmy sobie skram i zróbmy go sobie trochę na bardziej skomplikowanego. I tak się zastanawiam właśnie, co innego wam dała holokracja, że nie poszliście w jakieś skalowanie skrama, jakieś multiplikacje w tym obszarze. A z drugiej strony też się zastanawiam, jak to się w takim razie zadziało, że skoro ten deweloper, pracując w tym swoim skramowym zespole, wokół niego świstały te informacje, że tu holokracja, że to, że tamto, a gdzieś tam jemu, on miał tak bezpieczeństwo pracy, że jemu się nie zmieniało, to jak to się stało, że jednak mu się zmieniło, nie? Że oni jednak się w końcu poczuli, że pracują w holokracji, nie? Skoro byli gdzieś tam, nie wiem, chronieni, żeby nie mieć zaburzeń jakichś. Znaczy, wiesz co, może Magda, zacznijmy od tego, że dlaczego nie skalujemy skrama i to jest trochę odpowiedź na drugie pytanie. Skram to jest z mojej perspektywy zupełnie do czego innego służące narzędzie niż skalowanie organizacji strukturalnie. Skram jest frameworkiem do budowania rzeczy, produktów, nie? W sensie jest super nawet w Nexusie, nie? Jak sobie spojrzysz na to wszystko, to nadal wszystko służy czemuś zupełnie innemu. Tam są autentyczne zespoły deweloperskie z autentycznymi backlogami, służące budowaniu rzeczy. Holokracja służy do strukturalnego organizowania firmy. To jest ten taki, wiecie, system operacyjny, na który możesz nałożyć tysiące aplikacji. I o ile dla mnie bardziej hola jest systemem operacyjnym, czyli wybierasz, nie wiem, Maca albo nie wiem, Linuxa, o tyle Scrum to jest aplikacja i możesz ją rzeczywiście zbudować w bardzo różny sposób i możesz ją zeskalować i my też skalujemy Scruma u naszych klientów, ale nigdy nie zaproponowałabym naszemu klientowi, że skalując mu Scruma załatwię mu kwestie organizacyjne. Bardzo osobno traktujemy organizational development i budowanie, nawet jeśli to są bardzo złożone produkty, nie? I z tej perspektywy, odpowiadając na drugie twoje pytanie, to się nakładało zawsze, nie? Tylko troszeczkę w wolniejszym tempie. To nie jest tak, że ci deweloperzy mieli ochronkę i w ogóle ta holokracja ich nie dotykała. Natomiast na przykład nie chcieliśmy, żeby musieli uczestniczyć w bardzo złożonych szkoleniach, jak być facylitatorem, sekretarzem, wiecie, jakby to wszystko było o tyle powoli, że oczywiście była grupa ludzi, która była tak zainteresowana, że przyszła i powiedziała, hej, ja chcę. Ja chcę się tego uczyć od startu. Nie chcę powoli, chcę szybko, chcę z wami. No ale to było z 10 osób, nie? Z 10 deweloperów. Scrum Masterzy na przykład byli osobami, które bardzo chciały. Ponieważ byli taką grupą, która no z jednej strony oczywiście odpowiedzialność Scrum Mastera zupełnie leży gdzieś indziej, a z drugiej ich osobiste potrzeby, preferencje i ochota powodowały, że bardzo chcieli uczestniczyć w tej zmianie trochę szybciej. I te zespoły deweloperskie od początku były w pewnym sensie w holokracji, taki, wiesz, strukturalnie uczestniczyli w tym w ogóle, co to jest, dlaczego to robimy i tak dalej. Natomiast nie wrzucaliśmy ich w te wszystkie bardzo trudne, na przykład, wiesz, nie oczekiwaliśmy od nich, że nagle zamienią swoje spotkania, albo nie wiem, co gorsza, dodadzą do spotkań skramowych spotkania holokratyczne, bo de facto to jest to samo dla wielu zespołów, nie? I nie chcieliśmy, żeby się uczyli teraz, wiesz, review, retro, planning, a następnego dnia tactical i governance, nie? Bo jakby chcieliśmy uniknąć pewnego typu absurdu zarzucenia ludzi, którzy nie potrzebują pewnych rzeczy, bo mają zupełnie coś innego w tym samym tempie. Teraz, dzisiaj na przykład są zespoły, i to już bardzo działo się organicznie, które zdecydowały, że właściwie spotkania skramowe mają bardzo mocno w formie tacticala. Bo na przykład zaczynają sobie review od metry, bo wiecie, tactical to tak naprawdę jest review, retro planning, tylko zapakowany w inną paczkę. Zaczynają sobie spotkania od metryk, potem przechodzą do takiej formy agendy, gdzie się przerzucają swoimi napięciami, czyli to jest de facto bardzo specyficzna forma retro.
A potem mają planning, czyli de facto to samo, co się odbywa na spotkaniach taktycznych, tylko w sposób, który znają, który jest bardzo pochodzący ze skrama i jest typowo skramowy. I estymacje czy sprint planning już się odbywa zupełnie w taki sposób, jaki znali, ale to wymagało pewnej dojrzałości zrozumienia, na przykład, że tactical to jest to samo, nie? Tasku. I nie chcieliśmy, żeby musieli to zrobić w 3 miesiące albo pół roku. To bardziej w tę stronę, nie? Ale były zespoły, które na przykład zrobiły to dużo szybciej. I to były te zespoły, które albo były dojrzalsze, albo które chciały eksperymentować z własnej woli. Bardziej, nie? Ciekawe. Ciekawe, bo też ta rola Scrum Masterów, która się wyłoniła i stwierdziła, że oni chcą takich, trochę widzę takich ambasadorów tej zmiany, nie? Że oni przekładali ludziom z waszego na ich, nie? Jak to, o co w tym chodzi, i mogli te wątpliwości, podejrzewam, gdzieś tam przedyskutowywać na swoich poziomach. Tak, to była dość kluczowa grupa, powiem wam. Oczywiście nie zakładaliśmy tego wcześniej, jakoś nie wiem, w managementie, że na to postawimy, ale organicznie okazało się, że właściwie ich rola osobowa, bo już nawet nie w punkcie Scrum Mastera, nie? Ale ich rola i ich obecność blisko teamu była bardzo istotna w tym wszystkim, nie? Bardzo mocno. I też ich wola w ogóle uczestniczenia w tym miała bardzo duże znaczenie. I tutaj można by było się upatrywać też pytania, na przykład na bazie naszych doświadczeń, jak to kapitalizować od początku, nie? W sensie jak tą grupę wesprzeć, żeby sama nawzajem siebie wspierała, czy to nie jest jakaś grupa, którą szczególnie przy tego typu zmianach trzeba by było wspierać. To są takie wnioski, które mamy po latach. Bo sami tego nie, jakby wiecie, nie zmoderowaliśmy, oni to własną dynamiką i własną wolą trochę pociągnęli, nie? Więc to z tej perspektywy. Oczywiście pamiętajcie, że nasza firma to jest tak, nie wiem, aktualnie już nie pamiętam tych procentów, ale to jest 30 parę % ról niedeweloperskich i prawie 70 deweloperskich. W tym są oczywiście deweloperskich ról w rozumieniu skramowym, nie? Tam też są designerzy i tak dalej. Więc to było takie bardzo ciekawe wdrożenie. Zazwyczaj te firmy mają trochę odwrotnie, nie? Że ten zespół niedeweloperski bardzo szybko się transformuje, nawet jak widziałam transformację do socjokracji. Te niedeweloperskie zespoły szybko, a potem zostają trochę w tyle deweloperzy. No w naszym przypadku nie mogliśmy sobie na to pozwolić, bo to jest, wiecie, 70% firmy, nie? Więc musieliśmy jednocześnie robić jedno i drugie, w sensie wdrażać też deweloperów. Nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej. Powolutku wolniej niż zakładałam. To szło zdecydowanie. Myślałam, że szybciej nam się uda zrobić takie wyrównanie pomiędzy zespołami, ale rzeczywiście cały czas. Równocześnie. No dobra, słuchajcie, bo tak idziemy do różnych rzeczy. Mówiliście jeszcze o tym, i to chyba ty mówiłeś, Andrzej, że dlaczego, tak? Czy już powiedziałam dlaczego? Dlaczego Polak? Czy coś nam się najbardziej podobało, tak? Bo to chodziło o ten... Tak, tak. No to nawiązałaś do tego, że zastanawialiście się nad socjokracją i wyszło, że socjokracja nie daje takiej procesowej ramy. Socjokracja jest trochę luźniejsza, bardziej nastawiona na człowieka, a holakracja jest nastawiona dość mocno też na efektywność, że dlatego też wybór poszedł w holakrację. Tam przy okazji tego, co Magda mówiła, no też było pytanie, to dlaczego nie skalowanie skrama, ale też już odpowiedziałaś na to pytanie, że do skalowanego skrama nie podchodzisz jak do systemu operacyjnego, tylko jak do pączkującej apki, no w ten sposób, tak upraszczając. Bardzo upraszczając, bo oczywiście teraz, wiecie, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą skalowania Scruma, mamy mnóstwo ludzi w firmie, którzy się na tym lepiej znają ode mnie, ale ja to tak rozumiem w uproszczeniu, nie? Tak bardzo. Pewnie tutaj Piotrek będzie się denerwował na to, ale na szczęście nie może z Piotrek mówić. Ma słaby internet, nie może wypowiadać, więc o tyle przeżyję tą odpowiedź. A znaczy, ty jeszcze masz tak... No. Ja może taki komentarz. Myślę, że skalowany Scrum też byłby odpowiedzią, natomiast z innej perspektywy to idzie, czyli idzie od zespołu na poziom firmy i patrzymy zespołowo,
Natomiast holakracja nie tyle stawia nacisk na zespół, aczkolwiek są tam kręgi, ale stawia nacisk na rolę. I to chyba jest pewna wartość. Ale to taki komentarz mój z boku. A co ty o tym sądzisz właśnie? Dlaczego właśnie jeszcze ta holakracja? Czy te role dają wartość, czy nie za bardzo usztywniają, czy odsuwają odpowiedzialność od człowieka i przekładają na rolę? Jak ludzie z tym sobie radzą? O, kilka pytań w jednym. To jest ciekawy wątek, który też Rafał poruszył a propos tego, że ktoś czegoś nie bierze. W ogóle wam powiem, bo ja miałam takie dwie freski przygotowane na dzisiaj. Tak sobie pomyślałam, że nie wiem, która jest lepsza, a może żadna. I dobrze, że żadna. Jedna z nich to są mity o holokracji. 5 mitów. 4 takie główne i 5 taki malutki. I jeden z mitów jest to przekonanie, że to jest w ogóle wszystko oparte na woli pojedynczego człowieka, czy on chce, czy nie chce. I to troszeczkę też jest o różnicy między socjokracją a holokracją. Holakracja zawiera jeden z kluczowych dla mnie aspektów z perspektywy systemowego zarządzania organizacją, systemowego myślenia w ogóle. Zawiera element rozproszonej decyzyjności w kręgach, w których jest bardzo mocny leadership. I tego nie zapewnia też skalowany Scrum. To znaczy nie zapewnia pewnej struktury decyzyjności, pomijając decyzyjność na bazie backlogu. Czyli takiego z jednej strony bardzo dynamicznej decyzyjności, dziś jest krąg, którego nie ma, nie? No bo u nas tak bywa, że są kręgi, które są otwierane na kilka miesięcy, zamykane, to jest bardzo dynamiczna struktura, około 100-150 razy w ciągu miesiąca ona się zmienia. W różnych malutkich miejscach, czasami dużych. I to jest ta różnica między innymi, ale też ten wątek, o którym ty mówiłeś, Rafał, no i co, jak jest coś, czego nikt nie chce wziąć. No generalnie tutaj następuje moment dawania, bardzo jasny. To znaczy jest sobie człowiek, bądź grupa ludzi, ale niestety zawsze to musi być końcowo jeden człowiek, który chce coś zrobić. I na przykład to jest człowiek, który uważa, że musimy zmienić, nie wiem, system zatrudniania. Bo go nie ma, albo zbudować. I on ma tylko wizję. I właściwie myśli sobie, ja potrzebuję zmienić system zatrudnienia i mam wizję, chcę być tam, mniej więcej strategicznie tam. Najpierw mniej więcej przychodzi po pieniądze, oczywiście mniej więcej oznacza, że mamy beyond budgeting, więc się musi wpisać powiedzmy tam te co dwutygodniowe, to tygodniowe czasami spotkania, w których sobie gadamy o dynamice budżetów. I mówi, guys, ja chcę otworzyć krąg, który chcę to zrobić. Na razie jestem tylko ja. Natomiast w tym kręgu tenże człowiek odpowiada na przykład za to, żeby dobrać sobie bazowy zestaw ról, który zrealizuje jego cel. To nie jest tak, że ja teraz zbieram się z Magdą, Andrzejem i Markiem i mówię, wiecie co, co byście chcieli robić z tym? Chcecie tu w ogóle być, czy nie chcecie? To jest bardzo często mocna wizja. Dzień dobry, Magda, Maciek, chcę zrobić nowy system. Mam dla wam do zaproponowania dwie podstawowe role. One się oczywiście będą zmieniać, pewnie zmienicie za 2 miesiące sobie, bo się okażą zbyt wymyślone z góry, ale pierwsza rola jest taka, że potrzebuje kogoś od, nie wiem, zatrudniania, a kogoś od czegoś tam, nie? I to jest moja propozycja roli dla was. I po pierwsze to jest wymyślenie tych ról na starcie, po drugie to jest zaproponowanie ludziom tych ról, po trzecie oczywiście, że człowiek się może nie zgodzić na tą rolę. Prawda jest taka, że rzadko to się zdarza, bo już przy tak znającej się organizacji to jest trochę na tej zasadzie, że jak ludzie mają świadomość, że ta rola może się zmieniać, że to nie jest na całe życie, że mogą eksperymentować, że mogą sobie pewne rzeczy jutro, za tydzień, za 2 miesiące nazwać inaczej, dużo chętniej biorą udział w rzeczach. I tutaj tego holakracja nie załatwia. To jest pierwsza rzecz. Holakracja nie załatwia iteracyjności myślenia i podejścia do zmian. Nie ma takiej opcji, żeby holakracją, wiecie, holakracją można prowadzić świetnej korporacji. Ona też by mogła ekstra działać. Szef zawsze by mówił, że nie ma sprzeciwu, dziękuję, w mojej roli, do widzenia. I tak samo holakracja nie załatwia na przykład gotowości na eksperymenty, nie załatwia tego, że ludzie są chętni bądź niechętni. To jest w ogóle, wiecie, to jest poza tym. No to jest na poziomie człowieka po prostu. Tak? I to jest na poziomie pewnych kulturowych aspektów, które się buduje w organizacji nie holakracją, tylko się buduje zupełnie czymś innym. Tak samo jak w każdej innej turkusowej organizacji.
z tej perspektywy nie ma takich sytuacji, znaczy oczywiście są takie smrody, którymi nikt się nie chce zająć, ale de facto przychodzi taki moment, w którym ktoś mówi, no dobra, słuchaj, chciałbym, żebyś ty się tym zajął, bo cię widzę w tej roli. Co ty na to? Więc nie przypominam sobie, żebyśmy mieli, nie wiem, leżące, słuchajcie, jakoś wielce miesiącami jakieś rzeczy do zrobienia. Chyba, że są to na przykład bardzo trudne obszary, w których dużo ludzi musi się dogadać. Ale to jest trudne w każdym systemie. To znaczy albo wtedy mamy hardkorowego wodza, który mówi, ale jak nie chcemy mieć hardkorowego wodza, który mówi, no to rzeczywiście to zajmuje dużo czasu, jak się ludzie dogadują. Ale wszystko jedno, czy w kolakracji, czy w czymś innym. Bo at the end chodzi o to, żeby mieli wspólną wolę zrobienia czegoś razem, nie? I to wszystko jedno, czy jakiś system im się narzuci, to jak chcą, to chcą, jak nie chcą, to nie chcą. Wiecie, ja pracując w korporacji wcześniej też musiałam robić pewne rzeczy, ale na przykład nie chciałam. No i umówmy się, wiecie, jak to jest robione, nie? Jak musisz, a nie chcesz, no robisz to, no, ale to, czy to o to chodzi w ogóle, wiecie, jakby to jest fajne, że to wycina te wszystkie takie robienie dla robienia. Mnie to zawsze cieszy, że my mało mamy takiego robienia dla robienia. Ale jakby ktoś się uparł na swoją rolę i chciał ją mieć 2 lata taką samą, robić to samo, bez sensu, no też może to zrobić. Małe jest prawdopodobieństwo, ponieważ zespół go widzi i jest pełna transparencja, więc właściwie ciężko się skryć. Ale na upartego można być hardkorowcem takim samym kolakracji, jak i bez, nie? No właśnie, to jak to działa w praktyce? Że, tak jak tak podałaś ten przykład, nie? Że ktoś przychodzi z jakimś pomysłem u was, ma jakieś wizje, że coś trzeba byłoby zmienić i potem on jest jakiś krąg, do którego musi się udać o zgodę, że masz zgodę, żeby to robić i potem zbiera sobie ludzi. Jakby jak zapadają te decyzje, żebyście też mieli kontrolę nad tym, że nie wiem, nie spaliliśmy jakichś tam funduszy na coś, co w sumie nie miało sensu i może tego w sumie nie chcieliśmy. Jak ten proces w ogóle przebiega? Wiesz co, to jest kilka procesów. No pierwszy to są oczywiście kilka warstw. Budżety, warstwa decyzyjna, czyli cały właściwie proces decyzyjny i pewne tak zwane policies, nie? Czyli tam mamy na przykład taką zasadę w firmie, że o wydatki w różnych kręgach różne, na przykład w zespole biznesowym, w którym ja działam, o wydatki do 5000 zł nie musisz nikogo pytać. Jakby już, żeby wiecie, no, żeby już nie robić jaj. Więc co chcesz sobie kupić, to sobie kupisz, warunek jest tylko taki, wszystko jest transparentne. I to jest jedyny właściwie system tak zwanej kontroli, jak to kiedyś moja koleżanka, która ze mną rozmawiała, mówi, no ale to teraz nie kontrolujecie tych wydatków? Ja mówię, tak, kontrolujemy, przez to, że je widać. To wystarczy. Jakby to tyle, nie? Ale jak jest coś większego do zrobienia, to po pierwsze bardzo jasno widać, który krąg za to odpowiada. To znaczy każdy krąg, czy istnieje 3 miesiące, czy 2 lata, ma cel swojego istnienia. Po coś istnieje. Ma też opisane swoje odpowiedzialności, których możesz oczekiwać od niego. Nie możesz oczekiwać od zespołu na przykład rekrutującego, że będzie rekrutował ludzi albo przygotowywał ogłoszenia na stronę. I to bardzo jasno widać, to wiemy, jak nie wiesz, to jak jesteś nowa, to sobie czytasz, nie? Ale też mamy coś takiego, co się nazywa domeną. Ich jest bardzo niewiele w naszej firmie, ale jest. Czyli na przykład tylko ten krąg może robić to. I takie domeny, na przykład w naszym świecie, domeną zespołu sprzedażowego jest wysyłanie ofert do klientów. Tylko zespół sprzedażowy, tylko krąg sprzedażowy może wysłać ofertę sprzedaży. I takich pierdółek, ale też dużych rzeczy jest trochę, nie wiem, kilkanaście, że wiesz, że tylko ten krąg może to zrobić. Natomiast cała reszta jest dość otwarta i po pierwsze robisz coś, dopóki ktoś nie ma sprzeciwu. Czyli najczęściej wygląda to tak, że przychodzisz, na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, przyszła dziewczyna do kręgu Public Relations, która kompletnie z tym kręgiem nie jest związana, że chce zrobić fajną rzecz, ma naprawdę super pomysł, zebrała sobie grupę ludzi, z którą chce to zrobić i przyszła i powiedziała tak, słuchajcie, to się ewidentnie wpisuje w wasz budżet i w wasze cele. Co wy na to? Ja chcę to zrobić, wydać na to pieniądze, czy ktoś ma sprzeciw? I to jest taki moment, w którym dzieje się z mojej perspektywy jedna z największych magii, ale to czy socjokracja, czy holakracja, to właściwie wszystko jedno, czyli magia konieczności zgłoszenia bardzo sensownego sprzeciwu, jeśli go masz. A jak nie masz, to powiedz, że to nie jest sprzeciw, tylko po prostu się stykasz. Bo prawda jest taka, że wiecie, 80% sprzeciwu to jest lęk. Albo jakiś taki, wiecie, coś naszego, co do końca nie wiemy, co to jest. I w tej magii dyskusji bardzo często wychodzi
właściwie wychodzą różne rzeczy, Magda. Albo ludzie się wycofują, mówią, wiecie co, to ja wam to zostawię, wy to zróbcie. Albo wychodzą i mówią, dobra, robimy, nie? Czyli wydamy na to pieniądze, zrobimy to. To jest prosty przykład, w którym wiadomo, kto wydaje pieniądze. Oczywiście jest masa przykładów, w których trochę nie wiadomo, kto ma je wydać. I mamy wtedy takie spotkania, które się nazywają właśnie spotkaniami budżetowymi, gdzie możesz pitchować o wydatek. I tam się spotyka, tam nie pamiętam, 15 czy 16 osób, to są leadlinkowie tych kręgów, którzy istnieją, ale też ludzie różni, którzy nie są leadlinkami. Po prostu chcą być w tym komitecie decyzyjnym dotyczącym budżetu. I po prostu przychodzisz i pitchujesz. I dopóki nie znajdziesz sprzeciwu, albo dostaniesz, nie zintegrujesz go, to możesz to zrobić. Nie? W sensie, jeśli rzeczywiście wszyscy mówią, że nie mają sprzeciwu wydania tych pieniędzy, robisz to. Możesz sobie założyć krąg, możesz zrobić to sama, bo czasami to są małe rzeczy, nie? Takie, które chcesz zrobić sobie sama. I do tego po prostu służą bardzo konkretne spotkania z grupą ludzi, która mówi, nie mam sprzeciwu, nie mam sprzeciwu. Głównie dlatego to jest grupa ludzi, dlatego że kontekst na przykład świadomości, nie wiem, strategii i tak dalej mają trochę większy, nie? Nie oczekujemy, że wszyscy będą znali, wiecie, strategię wszystkich kręgów i będą wiedzieli każdy, kto gdzie biegnie. Jakby wyszliśmy już z tego. Mieliśmy kiedyś takie momenty, że myślicie, że każdy chce to znać. Nieprawda, nie każdy chce to znać. To ludzie muszą mieć święty spokój. To i takie dla tych pytanie, ludzi... takie pytanie trochę z boku, sorry, Aniu, że tak wchodzę i przerywam. Formalnie jesteś co-CEO. Czy to jest stanowisko, czy to jest rola? To jest zewnętrzne dla świata stanowisko, ponieważ świat, głównie nasi klienci mają nieco, że tak powiem, głęboko niezbyt interesują się kolakracją i bardzo dobrze, w sensie my ich tym nie narzucamy. W firmie mam, nie wiem ile ról, 13 chyba teraz. A to jakie są twoje role? Z twojego punktu widzenia, co ciebie najbardziej realizuje, co jest kluczowe dla ciebie i daje wartość dla organizacji, ale to wymień tak jak chcesz. No, 13 to może za dużo wymienić, ale te, które uważasz, że o, warto o tym powiedzieć, jak to wygląda. Jestem przede wszystkim leadlinkiem zespołu New Business, czyli całej sprzedaży i marketingu. Odpowiadam za strategie sprzedażowe i marketingowe i za to, jak przynosimy klientów do firmy w rozumieniu strategii i budżetu. Okej, okay, jakbyś mogła tylko dwa słowa powiedzieć. Leadlink to jest taki lider danego koła, tak? W ten sposób? Leadlink to jest jeden z czterech liderów danego koła. To jest lider odpowiedzialny za wizję tego koła, strategię i budżet. Okay. Akurat w naszym przypadku ja za budżety jestem odpowiedzialna jeszcze z drugą osobą. To znaczy wyseparowaliśmy sobie tą rolę troszkę na bok. Bo obok leadlinka jest replink, czyli takie zastąpienie, słuchajcie... Ta idea jest fajna, bo to jest rozparcelowanie tego samego lidera na cztery osoby, czyli tak. Ja jestem odpowiedzialna za wizję, strategię i budżet, czyli to, co robił normalnie, standardowo każdy lider czy menadżer. Natomiast za raportowanie i opowiadanie, jak nam idzie, już jest odpowiedzialna zupełnie inna osoba. To jest bardzo dobre, bo oczywiście wiecie, jak to jest. Zawsze się opowiadało, że super u mnie w zespole jest, nie? No więc teraz to jest zupełnie osobna osoba wybierana przez zespół. Czyli ja nie mogę jej, nie wiem, sobie wybrać. To jest rola wybieralna. Zespół sobie wybiera swojego reprezentanta i to jest też osoba, która reprezentuje zespół w problemach, nie? Czyli na przykład mówi, guys, mamy po prostu totalną ścianę i nie możemy czegoś zrobić. I to jest druga osoba, nie mogę to być ja. W sensie ja mogę se gadać, ale najbardziej reprezentacyjną i reprezentatywną osobą jest właśnie reprezentant. I do tego dochodzi facylitator i sekretarz, czyli ja nie facylituję spotkań, nie prowadzę, bo mam ochotę na przykład posłuchać Magdy, a średnio Andrzejka. Tylko robi to zupełnie osobna osoba. I sekretarz, który odpowiada za to, jak często się spotykamy, jakie formy to są spotkania, gdzie to wisi i tak dalej. Więc nasza czwórka to jest taka czwórka liderska w każdym kręgu. Okej. Okay. W ramach tej czwórki, tak jak mi się to w głowie układa, te trzy role oprócz leadlinka są wybierane w ramach zespołu, tak? Tak, dokładnie tak. Okej, a w takim razie kto wybiera leadlinka? Leadlink szerszego kręgu, czyli, bo te bąbelki, one są jedne w drugich w zależności od celu.
I na przykład w naszym biznesowym zespole są 4 malutkie zespoliki, które spełniają bardzo konkretne cele. Ja w momencie budowania tej pierwszej wizji struktury wybieram tego lead linka tego kręgu, czyli chciałabym, żeby ta strategia tego kręgu odpowiadał ten człowiek. Aczkolwiek coraz częściej też tak jest, dzieje się tak, że jak sobie człowiek sam otwiera krąg, to przychodzi i mówi, słuchaj, mam na to wizję, chcę być tego lead linkiem, nie? Ja to muszę klepnąć, że tak powiem, i powiedzieć, słuchaj, zgadzam się na to i uważam, że jesteś dobrą osobą w tej roli, ale bardzo często to już jest tak, że ludzie się po prostu sami zgłaszają, bo sami tworzą sobie tę strukturę. Ale ta początkowa, ten początkowy moment jest taki, że to lead link wybiera lead linka, czyli mnie wybiera lead link kręgu szerszego. Okej, okay. A co się dzieje w takim przypadku, no jest sobie lead link w ramach danego kręgu, a nie za bardzo ludzie z kręgu chcą z tym człowiekiem współpracować? To bardzo widać, słuchajcie, im lepiej działa replink, czyli ten reprezentant, tym szybciej to widzę. Okay, i co się dzieje wtedy? Wtedy gadamy. Prawda jest taka, że oczywiście formalnie według konstytucji replink przychodzi do lead linka kręgu szerszego, gada z nim i mówi, to nie działa. Prawda jest taka, że po prostu siadamy i dyskutujemy, robimy retra, robimy dokładnie to samo, co robią wszyscy, chcący rzeczywiście słuchać ludzi i szukamy problemów w zespole. To jest pierwszy krok. I wtedy w ogóle u nas takie zespoły mają tak zwany proces our people, czyli bardzo jasny proces pracy z zespołem nad tym, co się dzieje, wchodzą ludzie z zewnątrz, zaczynają obserwować, pomagać i tak dalej, nie? Bo to nigdy nie jest takie proste, słuchajcie, że no zresztą nie muszę wam tłumaczyć, że to lead link jest zły, a zespół nie chce współpracować. Tam zawsze coś, wiadomo, coś tam jest. Natomiast wtedy już wchodzą zupełnie osobne osoby. W sensie ludzie z zewnątrz tego zespołu zaczynają w ogóle pracować nad tym teamem jako teamem. I czasami się zdarzało, że rzeczywiście lead linkowie dostawali bardzo jasną informację, aczkolwiek chyba nie musieli, to chyba już był taki moment, w którym, bo pamiętam jedną dziewczynę, która już sama zrezygnowała w tym procesie, słysząc też feedback. I raz pamiętam, że ja odpięłam od roli osobę z roli lead linka, ale to w ogóle zanim jeszcze doszliśmy do jakichś niesamowitych wniosków, po prostu ewidentnie ta rola przerastała tego człowieka, a replink też mi cały czas mówił, Ania, to nie działa, to nie działa, zespół jest frustrowany, to nie działa, nie? I rzeczywiście wtedy wystarczyło tam powiedzmy 2-3 rozmowy, bo to się zdarza, nie? To naprawdę się zdarza, to jest trudna rola. Naprawdę, nie? Liderska. To jest bardzo trudna rola, bez dwóch zdań, ale to pociągnę ten wątek. Bo ten poziom ludzki jest zawsze tą tkanką bardzo delikatną i w tak zwanych normalnych firmach, no mówi, no sorry, nie radzisz sobie, może inne stanowiska, jak nie, no to dziękuję. Jak to się dzieje u was? Jak to jest rozwiązywane na poziomie wartości, na poziomie też trochę struktury? Na poziomie dotknąłeś oczywiście najbardziej hardkorowego elementu, którego na pewno. Nie jest łatwe, na pewno. Jeździliśmy, słuchajcie, po całym świecie oglądaliśmy mnóstwo organizacji różnego typu, nie tylko holakratycznych, bo mieliśmy w takim programie rocznym seminarium w Austrii dla firm zarządzanych nowocześnie. I odwiedziliśmy masę firm i spotkaliśmy masę ludzi. I nikt tam nie umiał odpowiedzieć, jak to robić tak, jakby nam się podobało. Nikt. Po prostu czarna dziura. Więc my przez te ostatnie, słuchajcie, 4 lata rzeźbiliśmy, jak mogliśmy w tym aspekcie, robiąc tysiące eksperymentów, ponieważ na to holakracja nie odpowie. Tak? To jest właśnie ta różnica, dlatego zawsze mówię, że to jest tylko narzędzie, ponieważ w tkance ludzkiej i pewnych aspektach ona nie odpowiada na te pytania i nie ma co na to liczyć. I na przykład według holakracji to jest tak, że człowiek zostaje odpięty z roli, ja bardzo lubię to w ogóle to, odpięty z roli w tym kręgu, to nie znaczy, że jest zwolniony z firmy. I my mamy taki proces. Jeśli jedyna skrajna sytuacja jest taka, jeśli mamy zgłoszenie jakieś tam, w sensie nie mamy, czyli akurat to nie jestem ja, ale jeśli ekipa, która się nazywa Values Guardians u nas, ma zgłoszenie ewidentnego łamania wartości firmy, to tam jest zupełnie osobny proces. Ten proces tak naprawdę polega na tym, że się sprawdza w ogóle to, co tam się dzieje. Ci ludzie wchodzą w rolę mediatorów i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle jest odseparowane od holakracji. Ale jeśli mamy sytuację, w której po prostu człowiek nie performuje w swojej roli, albo jednej, albo drugiej, albo trzeciej,
Bo zazwyczaj pierwsze, co słyszy leading w momencie, w którym jakby ten feedback przez to, że on jest stały. Leading, generalnie zazwyczaj leadingowie i w ogóle zespół proponują różne role ludziom w jednym zespole. Nie, to jest jasne. To jest jakby pierwszy element rozwiązania jakiegoś problemu. Jeśli to nie działa i leading mówi, dzień dobry, słuchaj, nie chcę cię już u siebie w kręgu, ponieważ nie, właściwie w żadnej z ról, która w tym kręgu funkcjonuje, nie spełniasz role fitu tak zwanego, nie spełniasz się w żadnej roli, to mówi, dziękuję bardzo, wypisuję cię z kręgu. Żeby to zrobić, musi mieć ze sobą od razu dziewczyny z tak zwanego naszego PIP-u, czyli zespołu, który opiekuje się ludźmi po prostu. I już od tego momentu w tym procesie musi uczestniczyć ktoś z tego zespołu, tam w swoich rolach dziewczyny w tym uczestniczą, ponieważ wtedy ten człowiek jest tak naprawdę osobą bez roli w organizacji. Czyli zostaje człowiekiem bez roli. I na przykład mamy chłopaka, który takiej roli nie miał miesiąc, ponieważ umówili się na miesiąc szukania sobie nowej roli w firmie. I rzeczywiście tak było, że on bardzo różne rzeczy. Pamiętam, że i miał jakieś spotkania z coachem i trochę sobie się rozglądał po firmie, brał udział w różnych spotkaniach różnych zespołów. Generalnie się rozglądał i znalazł sobie rolę w innym miejscu. Musiał przyjść i powiedzieć, cześć, to ja chcę być człowiekiem w twoim zespole. Poszedł do innego leadlinka, jak już się porozglądał. Natomiast ten taki bezpieczny czas poszukiwania sobie roli to był miesiąc. Z tego co wiem, teraz dziewczyny myślą o 3 tygodniach, żeby to były 3 tygodnie czasu na poszukiwanie sobie roli, czyli możesz nie mieć tej roli, możesz w ogóle być człowiekiem w firmie, nie mieć żadnej roli. Ale jeśli sobie jej nie znajdziesz, to oznacza, że jeśli nie wiesz, co chcesz robić, albo wymyśliłeś sobie coś, czego nikt nie chce do siebie przygarnąć, czyli właściwie nie chce cię wziąć do żadnego zespołu i nikt nie widzi wartości w tym, co robisz i na przykład przychodzisz na spotkanie budżetowe i nie dostaniesz pieniędzy w ogóle na twoje działanie, plus żaden krąg cię nie chce, wtedy tak naprawdę to jest moment, w którym ten człowiek jest zwalniany z firmy. Okej. Okay. Jak długo taki okres może trwać i czy to jest sformalizowane na przykład na poziomie konstytucji? Nie, konstytucja tego nie formalizuje w ogóle, bo w ogóle nie pisze, w konstytucji nie ma nic na temat procesu. To był miesiąc, wiem, że teraz dziewczyny myślą o 3 tygodniach. My to mamy po prostu w ramach naszych policies, nie? Ale to są wewnętrzne nasze policy firmy, nie wynikające z holakracji. Więc sobie musieliśmy sami pracować. Wcześniej to było 2 miesiące w ogóle. Testowaliśmy 2 miesiące, to było strasznie długo. Ci ludzie po prostu tak naprawdę prawie nikt nie wykorzystał czasu tych 2 miesięcy. To jest bardzo duży poziom frustracji też i takiej niepewności i utrzymywanie tylko 2 miesiące w takim systemie. Potem był miesiąc, teraz wiem, że dziewczyny się... A jak to się ma do prawa pracy? No bo jednak w prawie pracy mamy określone te czasy, okres wypowiedzenia, jeżeli pracuje ktoś ileś tam lat, ktoś ileś lat, no to jak... Nie, ten okres wypowiedzenia następuje później dopiero. Jeszcze. Mhm. Bo to ten moment czasu bez roli, to naprawdę jest moment, w którym ty możesz znaleźć rolę. To nie jest ściema, że trochę cię tak zwolniliśmy, ale jakby nie do końca. Dlatego, że tak jak właśnie opowiadałam, znam co najmniej kilka osób, które sobie te role znalazły. Tylko potrzebowały po pierwsze wyjść, wiecie, wyjść ze swojego kontekstu, bo na przykład chłopak pracował w jednym zespole 3 lata i nawet nie do końca wiedział, co może robić innego. Miał świetne skille, ale kompletnie nie miał pojęcia, co z nimi zrobić. Więc to nie jest taki czas sztuczny, że ty jesteś na wypowiedzeniu. To jest prawdziwy czas, jesteś normalnie pracownikiem, tylko szukasz sobie nowego miejsca. I później dopiero rozpoczyna się okres wypowiedzenia, najczęściej ten pełny, chyba że rzeczywiście za porozumieniem stron już jest taka frustra, wiesz, po obu stronach już nie chcemy, ale rzadko to się zdarza. Wtedy dopiero jest z perspektywy prawa pracy moment zakończenia pracy i okres wypowiedzenia, który cię obowiązuje. Czasami ludzie go wykorzystują, czasami nie chcą i na przykład albo wykorzystują okres wypowiedzenia, ale nie chcą świadczyć pracy, nie? Czyli po prostu nie chcą przychodzić do biura, bo już nie widzą dla siebie miejsca. Mhm. Więc ten czas takiego, czas bez roli to jest autentycznie czas, w którym ty normalnie pracujesz, możesz sobie robić na przykład drobne rzeczy, masz opiekę najczęściej właśnie albo jakiegoś coacha, albo przynajmniej takiego buddy, który cię prowadzi przez firmę, wiesz, chodzi z tobą na przykład na jakieś tam spotkania, cię umawia do różnych zespołów, jeśli nie masz odwagi tego zrobić, nie? Bo to też jest trudne.
Aczkolwiek kilka takich protestów zakończyło się powiedzeniem: słuchajcie, nie ma dla mnie już miejsca, dziękuję, do widzenia. Albo powiedzeniem: nie ma dla ciebie już miejsca. Też tak było. A jestem ciekawa takiej odwrotnej historii, bo jakby tutaj mamy historię człowieka, który nie znalazł dla siebie miejsca albo musiał je szukać, bo jakoś nie mógł się odnaleźć tam, gdzie jest. A czy zdarzają wam się takie trudności związane z tym, że to jest trochę jak w sklepie z czekoladkami, nie? Że wchodzisz i możesz wszystko, mogę tu i że macie takie osoby, które mogłyby się chętnie rzucić na wszystko, bo są takimi typowymi kreatorami, że lubią różne tematy, nowości. I no też jakoś trzeba umieć jakoś, nie wiem, zarządzić albo pomóc temu człowiekowi zarządzić swoją ciekawością, wchodzeniem z tematu na temat, ale też no, tam widzę dużą przestrzeń do takiego uczenia się samodyscypliny, zarządzania swoim czasem, bo też często jest tak, że jak ludzie pracują na dwóch projektach albo trzech, jak w waszej firmie i mają podzielony ten czas, to tak naprawdę ciężko ten czas tak fizycznie mówić, o już kończę pracować dla tego projektu, teraz zaczynam tu, że to jakby no, wymaga takiej no, wysokich umiejętności zarządzania zadaniami, samodyscypliny, multitasking, pilnowania tych różnych wątków. To jakoś tak się zastanawiam, jak wy w ogóle pomagacie ludziom wzrastać, żeby, czy w ogóle im pomagacie i jak też macie, czy macie jakieś metody na to, żeby pracować z tymi, którzy by chcieli wszystko, a nie mają na to wszystko czasu? To jest mega ciekawe pytanie, Magda. Pierwszy raz je słyszę, a jest to jeden z takich problemów, których raczej chyba nikt nie zakłada, że się pojawi, nie? To jest taka piękna wizja, że przychodzą ludzie, oni chcą wszystko brać. Zajechaliśmy kompletnie dwie fantastyczne osoby w firmie. I mówię to z pełną świadomością. Właśnie tym, może nie, że jakoś specjalnie wspieraliśmy i namawialiśmy, żeby robiły tysiąc rzeczy, tylko za mało zaopiekowaliśmy to, żeby zauważyć momenty, w których tego było za dużo. Bo o ile mamy dość dużo i takich bardzo różnych, złożonych procesów wspierania osób, szczególnie na takich stanowiskach właśnie deweloperskich, czy na stanowiskach związanych z założeniem wielowątkowością. I tam jest, choćby przez to, że jest cały element retro, czy no, nie mówię o retro takim produktowym, tylko w ogóle jako retrospektywy w ogóle funkcjonowania, czy feedbackowych i tak dalej. Tam częściej to widać. Największy problem jest z liderami. Takimi naprawdę świetnymi liderami, którzy jeszcze dodatkowo mają tą cechę, o której ty mówisz, czyli naprawdę umieją zarządzać tym czasem, ale ich chęć robienia wielu rzeczy powoduje, że w pewnym momencie nawet w tych super ekstra czasach, kiedy pracują mniej, po prostu pracują tak intensywnie, że nie czują tego momentu, kiedy już przeginają. To jest bardzo trudny element. Nie widzę innego rozwiązania niż rozwiązania zespołowe obserwacji i rozmawiania póki co. W sensie żaden z takich elementów, które mieliśmy, czyli jakichś, nie wiem, zewnętrznych osób wspierających albo na przykład bardzo długo mieliśmy w ogóle psychologów na pokładzie zatrudnionych do różnych bardzo specyficznych zadań właśnie związanych głównie z leadershipem. I oni pracowali z nami full time i pracowali z tymi ludźmi i z zespołami. Żaden z tych elementów nie zastąpił nam póki co tego, że rzeczywiście budowanie zespołowości to jest jedyny taki safety element, nie? Safety check. Czyli tych takich standardowych elementów, gdzie zespół widzi sam nawzajem siebie i jest w stanie reagować na pewne rzeczy albo na tych, którzy odpływają i utrzymuje w pewnych ryzach właśnie między innymi te konteksty. Problem się zaczyna, jak człowiek jest w trzech albo czterech zespołach, a też takich hardkorowców mamy. Niewielu na szczęście, ale bywają tacy. Wtedy tak naprawdę pozostają nam już tylko mechanizmy rozmów, wiesz, takich jeden na jeden, obserwacji, trochę siebie nawzajem. Nas jest 12 takich osób, które są w rolach tak zwanych guides. Między innymi jedna z moich ról, a propos tego, co pytałeś, Andrzej. Ja jestem leading guide, nie? Czyli między innymi. Okay. I to są osoby, które mają za zadanie taki troszkę mieć radar. Przede wszystkim mają ustawione otwarte sloty, na które można się umawiać, sobie gadać i przychodzić z problemami i tak dalej, ale umówmy się, otwarty slot nie załatwia problemu tych ludzi, o których ty mówisz, Magda, bo oni nie przyjdą, bo oni nie mają problemu. Więc raczej to jest na tej zasadzie, że też mamy w swoich rolach taki trochę radar na przykład na złożoność. A tak z ciekawością właśnie w tym pytaniu, tak, bo mi w głowie przychodzi inny mechanizm, który
pewnie ja bym sobie zastosował. Pytanie, czy coś takiego macie. Taki systemowy, czyli mówienie OK. Każdy może być maksymalnie w tylu rolach i maksymalnie w tylu kręgach. Mogą być wyjątki, ale z zasady tak. Jeżeli coś wychodzi nam więcej, to musimy automatycznie na to zwrócić uwagę i zobaczyć dlaczego. Czy to taki mechanizm? Nie wiem, jest mi obce w ogóle takie... Ograniczanie? Jest mi obce myślenie liczbowe. A, okej. Ale muszę o tym pomyśleć, bo my mamy dość dużo zasad, w sensie to nie jest tak, że Polak nie ma zasad, takich właśnie granic, które zapewniają bezpieczeństwo. Ja się zgadzam z tym, że ich musi być dość dużo. Ale bardzo, znaczy liczbowo jest bardzo trudno to zrobić, dlatego że rola roli jest nierówna. Na przykład ja mam 4 role on request, czyli role, które są tylko wtedy używane, kiedy są potrzebne ludziom. Mhm. Ja w nich aktywnie działam na co dzień, nie? I dość dużo jest takich rzeczy. I w gruncie rzeczy masz rację, Andrzej, bo jak ja sobie obserwuję, bo jako guide mam tych ludzi tam kilkunastu, nie? Na których sobie tak patrzę, gadam sobie z nimi, spotykamy, widujemy się, to też patrzę na to, czy nie mają za dużo ról. Prawda, nie? Jakby, ale wolę na to tak trochę sobie patrzeć właściwie niż zapalać lampkę, ale pomyślę o tym, czy na przykład to by nie pomogło niektórym. To ciekawe. Znaczy powiem ci, bo mi się odpala od razu w głowie, tak jak powiedziałaś, to dalej, że wydaje mi się, no ja mam taki też zmysł analityczny gdzieś tam w tle, że można sobie zamodelować i no statystycznie powiedzieć, ok, tego typu role standardowo generują takie obciążenie, tego typu nie generują, tylko są strażakami pożarnymi, strażakiem jak wybuchnie pożar, czyli standardowo nie, a te jeszcze takie, jak policzymy obciążenie poszczególnych ról, postawimy na to człowieka, to stąd na poziomie modelu widać będzie, czy jest ponad, czy nie. Mówię na poziomie modelu, bo model to jest uproszczenie, ale może pomóc, żeby zapalać lampki. Uwaga, żółto, może być wypalenie zawodowe i tego typu, wiesz? Natomiast bez dwóch zdań model nie załatwi podejścia ludzkiego i obserwacji. Obserwacja bez dwóch zdań i takie wspieranie bez dwóch zdań, natomiast model może to wcześniej dać szansę wychwycić. Tylko tyle. To tak, ze swojego doświadczenia. Znaczy, wiecie, to wszystko jasno widać i bardzo jasno widać, ile kto ma ról, więc to jest bardzo proste i nawet nie wymaga, wiesz, niczego specjalnego, nie? No to jest kwestia wagowania, na ile dana rola jest obciążeniowa, bo tak jak powiedziałaś w swoim przypadku, masz 13 ról i niektóre z tych ról są na zasadzie raz się zdarza, raz nie, a niektóre są takie, które dzień po dniu ciebie obciążają, tak? No nam pomaga też to, że w każdym zespole jest, staramy się sobie planować kapacity swojego czasu na rolę. A, super. Czyli to albo się dzieje w zespołach, nie na poziomie całej organizacji, nie? W każdym zespole jest tak, że właściwie to jest takie planowanie, tylko troszeczkę inaczej, perspektywy wagi roli na rzecz strategii. I my sobie dyskutujemy, nie? Jakby w tej roli tyle potrzebujemy, też rozliczamy często budżetowo na przykład niektóre działania w ten sposób, nie? I to pokazuje, różne patologie na poziomie zespołu są bardzo widoczne. Problem polega na tym właśnie, że ci ludzie często są w różnych zespołach. Jak ktoś jest w jednym zespole, to jeśli chodzi o tę rolę, to jest dużo prościej, bo deklarujesz, ile w danej roli działasz. Mniej więcej oczywiście procentowo. I widać tą wagę. Albo na przykład możesz oczekiwać od kogoś, żeby działał w tej roli więcej albo mniej. Ale rzeczywiście na poziomie całej firmy tego nie widać, nie? Niektórzy są tacy, którzy utrzymują to transparentnie, znaczy to jest transparentne dla całej firmy, ale informują. Ale są też tacy, którzy oczywiście zapisują sobie to, ale tego nikt nie widać, przecież tam wiecie, no nikt nie będzie zaglądał we wszystkie dokumenty firmy, no jest ich tam miliony, więc... Ale naciśnięcie na to może być bardzo ciekawe. Mamy bardzo różne metryki, na przykład, które się automatycznie pojawiają na Slacku, pomijając właśnie metryki, nie wiem, transparencji finansowej całej, ile ludzi zatrudniamy, jaki jest lejek sprzedażowy, jaka jest na przykład transparencja zespołów. Mamy taką metrykę, która się pojawia regularnie raz na miesiąc, na ile zespoły komunikują się ze sobą transparentnie, na ile po kontach. Więc dla mnie na przykład wrzucenie takiej metryki, bo parę razy widziałam, że ktoś tam wrzucał hej, tam Adaś, masz 40 ról, what the fuck. Chyba to tak nie powinno działać. Ale to jest taki safety check, wiesz, jak ktoś się obudzi, nie? A zrobienie z tego metryki może być bardzo ciekawe. Ja w ogóle jestem zaciekawiona tą kwestią transparentności, bo mam takie poczucie, że jednak jak się pracuje w, nie wiem, w zespole, w różnych firmach, to
Mamy jednak taką podejście, że tuszujemy sobie swoje niedociągnięcia, nie? Że a tutaj mi nie wyszło, dobra, nikt nie zwrócił uwagi, ja tego nie pokazałem, ja pokazałam. I jak mówisz o tej transparentności, to się zastanawiam, czy to jest trochę tak, że się chodzi po prostu w gaciach po firmie trochę, nie? Taki ekshibicjonizm, że wszystko, co zrobiłam, jest dla innych widoczne, nie? Jakby i taka świadomość budowania kultury feedbacku, bo jakby to mi się automatycznie odpala ta umiejętność uczenia się na błędach, jakby nie bycie za tym obciążonym, za tym idzie ta cała kultura feedbacku. I się zastanawiam, jak wasi ludzie się sobie z tym radzą, jak się do tego w ogóle wdrażają, czy widzisz, że wy to jakoś wdrażaliście i to rozwijaliście i dalej rozwijacie tą kulturę transparencji i feedbacku, czy no jakbyś, zastanawia mnie ta twoja perspektywa, jak to widzisz. Wiecie co, no ludzie sobie różnie z tym radzą i myślę, że to wiecie i może ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. Gdybyśmy jako firma, właściwie, gdybyśmy jako właściciele firmy chcieli tą firmę skalować tak, jak moglibyśmy ją skalować w rozumieniu wzrostu finansowego, to na pewno nie pracowalibyśmy w ten sposób, żeby była jasność, nie? To znaczy, gdyby dla nas koncepcja wzrostu organizacji opierała się na zysku finansowym, na pewno nie pracowalibyśmy w ten sposób, ponieważ to jest kompletnie bez sensu. To znaczy my moglibyśmy spokojnie mieć dzisiaj 300-400 osób, gdyby nie pewne rzeczy, na przykład to, że po prostu nie chcemy pracować inaczej, my po prostu szlak nas trafia, ale prawda jest taka, że do czego zmierzam? Decydując się na wszystko, o czym ja dzisiaj opowiadam, szczególnie i nawet nie chodzi o kolokrację, tylko w ogóle decydując się na prawdziwe principles pracowania w nowy sposób, decydujemy się na to, że najprawdopodobniej 5% rynku jest gotowe na pracę z nami. Tych 5% rynku na niektórych nas nie stać. W naszej rekrutacji konwersja to jest jakieś 3,5-4% ze zgłoszeń. Ponieważ to jest niezwykle trudne i nie każdy chce tam pracować też, nie? Po pierwsze, my musimy wybrać tych, którzy są gotowi. Po drugie, bardzo często po 2-3 miesiącach ktoś mówi, słuchajcie, pas, ja nie będę chodził w gaciach. To jest trochę to, co ty powiedziałaś, Magda. Dla ludzi ta transparencja bardzo częściej, bardziej niż holakratę i inne rzeczy, jest jednym z powodów, dla których czują tak duży dyskomfort w myśleniu o tym, czym jest praca w zespole na przykład, że nie chcą w tym uczestniczyć. To jest wymagające, bo wiecie, po jednej stronie monety jest wolność, po drugiej odpowiedzialność i rzadko się myśli o tym, że po tej stronie pełnej wolności, czyli tego, że mam naprawdę bardzo nieograniczone możliwości w wielu kwestiach, jest odpowiedzialność, która wisi, którą nie każdy chce brać. I jedną z tych odpowiedzialności jest na przykład transparencja. I oczywiście to nie jest tak, że wszystko widać każdą rozmowę z kolegą, ale wyniki zespołów, jak to tam funkcjonuje, większość dyskusji z klientem, wszystko widać. I oczywiście nikt tam prawie nie zagląda, bo mówmy się, przecież naprawdę trzeba być wariatem, żeby czytać, wiecie, transkrypcję, kurde, ze spotkań z klientem zespołu i, ale sama świadomość, że ona jest wszędzie dostępna, dla wielu ludzi to jest za dużo, po prostu. I to jest trudne. I generalnie, wiecie, my sobie, już tak zupełnie konkludując, my sobie co tydzień mniej więcej zadajemy pytanie, czy to jest dobry pomysł, czy nie. I robi to oczywiście nasza głowa, bo w sercach mam wrażenie, że po prostu nie umielibyśmy inaczej tej firmy prowadzić i musielibyśmy znaleźć innego prezesa. Ale nie ukrywam, że mam takie momenty, w których sobie myślę, dobra, znajdźmy innego prezesa, niech już to ciągnie. To jest mega trudne, to jest trudne ze wszystkich stron. Dla mnie najtrudniejsze jest patrzenie, jak czasami męczymy ludzi. Bo to już moje męczarnie, to wiecie, ja się na nie zdecydowałam, nie? Chcę. Ale dla mnie trudne jest patrzenie, jak męczymy ludzi, jak na przykład zatrudniamy 20-paroletnie osoby, które mają pewne wyobrażenie pracy, a potem bardzo się to styka z rzeczywistością, no dobra, ale to nikt mi nie powie, wiecie, oni wyszli do szkoły przed chwilą, nie? Oni mieli o 8 rano matematykę, o 8.45 przerwę, o 9 polskiej, o 9.45 przerwę. A teraz nagle wchodzą do firmy i mówią, o Boże, mam otwarty backlog, no fajnie, zadania tutaj są deweloperskie, okej, ale ja muszę jeszcze tyle innych rzeczy sam, jakby wymyślić mam to. I jeszcze to ma być widoczne, a jak się pomylę, no to dostanę dwóje, nie? No nie dostanę dwóje, ale ja nie wierzę, że nie dostanę dwóje. Wiecie, to jest naprawdę hardkorowy temat.
Transparencja jest w ogóle ciężkim tematem, szczególnie, że my się zdecydowaliśmy na dość radykalną transparencję, ponieważ w bardzo wielu zespołach już są transparentne wynagrodzenia, już pomijając, że wszystkie dokumenty, wszystkie finanse, wszystko jest transparentne. No, łącznie z całym plakiem i tak dalej. Więc tak, Magda, jest to trudne, jest to ciężkie, niezwykle silne, to znaczy naprawdę ludzie umieją podejmować decyzje, między innymi dzięki temu, że jest pełna transparencja i naprawdę nie mam pojęcia na przykład o 80% z tych decyzji i nie mam potrzeby mieć pojęcia, ponieważ oni mają wystarczająco dużo kontekstu, żeby je podjąć. I to jest ta piękna strona transparencji, bo jakby nie muszą nikogo nic pytać, żeby się gdzieś dostać, rozumiecie, jakby mogą podjąć decyzję, bo jak chcą ją podjąć, to mają wszystko dostępne, żeby ją podjąć. A ponieważ są rozsądnymi ludźmi jak wszyscy, to umieją z tych danych sobie posklejać rzeczy, nie? Ale druga strona medalu jest oczywiście taka, jak mówiłam na początku. To jest bardzo wymagająca rzecz. Nie trzeba chcieć w tym być. Chociaż mi się wydaje, że dla młodych ludzi w ogóle wejście w środowisko pracy jest trudne, bo tak jak ja obserwuję, to czy to będzie firma bardziej ustrukturyzowana, czy mniej, to jest zawsze to zderzenie ze ścianą i z rzeczywistością, bo sobie wyobrażałem inaczej. Jeżeli już nawet ktoś ma dzień poukładany i mu ktoś powiedział, co ma zrobić odtąd dotąd, to potem sobie myśli, że kurczę, ale ja myślałem, że będę tutaj po prostu góry przenosił, a ja taką drobnicę robię, nie? Więc jakby to zderzenie się ze światem pracy no jest chyba szokiem dla młodych ludzi gdzieś. Chyba mają troszeczkę inne wyobrażenia, jakoś tak się nie... Nie chciałabym generalizować, bo oczywiście z mojej perspektywy drugiej, wiecie, dla mnie część z tych osób może właściwie, jakbym się bardzo uparła, to mogłam być mamą niektórych z tych ludzi, ale to mnie fascynuje teraz pewna potrzeba na przykład takiego autentycznego tworzenia, która jest w tej grupie. Wiecie, oni nie mają tego, co my mieliśmy, mówię pewnie ja i Andrzej mniej więcej, bo nie wiem, w jakim wy jesteście wieku, takiego poczucia, że tak naprawdę niewiele można, nie? Oni naprawdę chcą, oni naprawdę potrafią, naprawdę są niezwykle zaangażowani i powiem wam szczerze, że mnóstwo z nich przychodzi do nas właśnie dlatego, że jest holakracja, właśnie dlatego, że jest inaczej, właśnie dlatego, że chcą pracować w dużej wolności i mnóstwo z nich sobie z tym świetnie radzi, nie? Ale rzeczywiście jest też grupa takich, którzy sobie z tym nie radzą zupełnie i mówią na przykład, słuchajcie, my mamy bardzo dużo wracających ludzi do firmy, którzy mówią tak, ja chcę popracować najpierw gdzieś indziej, byłem tu chwilę, idę gdzieś indziej, chcę zobaczyć, jak jest gdzieś indziej, bo na przykład nie będę nigdy doceniał tego, co jest tutaj. I mamy teraz dziewczynę, która wróciła, słuchajcie, po roku prawie, albo więcej, półtora roku pracy w startupie świetnym. Tam 11 osób chyba, fantastyczny startup, niesamowite finansowanie, ona marzyła o tym, tak Scrum Masterka. I wróciła i mówi, słuchajcie, no nie, to było takie korpo, ja nie mogę pracować w takiej korporacji 11-osobowej. Więc ja wracam tutaj, nie, bo tu jest dobrze, więc też pozwalamy na tego typu rzeczy, bo to starcie jakby z naszą organizacją jest dla wielu osób, które pierwszy raz pracują, wyobrażeniem, że tak będzie wszędzie, no a też nie jest zawsze różowo, nie? Jest jak wszędzie, no jest raz różowo, raz turkusowo, raz różowo, raz nie wiadomo jak, nie? Więc jakby to różnie bywa. Mm-hmm. Zaintrygowałaś mnie, Aniu, jedną ze swoich wcześniejszych wypowiedzi w temacie, jeżeli mielibyśmy cel wzrostu, to byśmy inaczej działali. Czy tą wypowiedź mam zainterpretować tak, że jeżeli byście chcieli mieć potrzebę wzrostu, większy zysk, to nie weszlibyście w holakrację w ten sposób? Wiesz, ja to bardzo, znaczy tak, w ten sposób, to jest bardzo duże uproszczenie, ale łatwiej jest mi na nim bazować. Gdybyśmy w czysto kapitalistycznym podejściu prowadzili organizację wyłącznie dla zysku finansowego, tak jak bardzo wiele koncepcji przedsiębiorstwa funkcjonuje, czyli wyłącznie zysk finansowy stanowi zarówno środek, jak i cel. I tu używasz wtedy tych wszystkich metod i tego wszystkiego, czego nas uczyli na studiach różnych biznesowych, metod do tego, żeby ten zysk maksymalizować. I na pewno metodą maksymalizacji zysku nie jest wieloletni change management kulturowo-organizacyjny.
na krótką metę, nie? To znaczy, gdybyśmy sobie postawili za cel sprzedaży Bolter za 3 lata, bo jak największym hajsie, to na pewno nie bawilibyśmy się w zmianę, która potrwa lata. Wszystko jedno, czy to jest holakracja, czy coś innego. Mówię bardziej o, nawet nie o samej holakracji, mówię o tym, że decyzja na podjęcie dużej transformacji, nawet jeśli z płaskiego do płaskiego, na pewno nie jest decyzją na szybki zysk i na szybki wzrost. Utrzymywanie pewnego typu, na przykład patrzenie na to, że cały czas jesteśmy w change managementie, bo cały czas nim jesteśmy, cały czas jesteśmy w zmianie, to na pewno nie jest patrzenie na to, że wiecie, w gruncie rzeczy w ciągu dwóch następnych czy trzech lat jeszcze nie będziemy tak super kapitalizować tego wszystkiego. Oczywiście my mamy wzrosty, nie? My rośniemy cały czas i finansowo, i liczbowo, jakby to się nie zmienia. I ten wzrost ostatniego roku jest bardzo duży, bo to jest prawie 30% przychodu. Natomiast wiecie, w uproszczeniu moglibyśmy spokojnie mieć już kupione dwie firmy z Ukrainy z deweloperami, mając gdzieś kulturę, czy to się zgra, czy to się nie zgra. No przecież umówmy się, 5 lat to przetrwamy wszystko. Spokojnie moglibyśmy tych deweloperów z Ukrainy sprzedawać naszym klientom, mówiąc, że to są nasi pracownicy. Wiecie, o czym mówię? To nie jest holakracja. Gdybyśmy zupełnie inaczej podeszli do konceptu biznesu, przecież obserwujemy, słuchajcie, firmy software'owe na naszym rynku, oni tak działają. No halo? Jesteście, czy was nie ma? No, ja jestem, ale nie ma ani. No właśnie się zastanawiałam, czy to ja się powiesiłam, czy to się powiesił świat, ale to w takim razie. Nikt się nie powiesił, tylko łączę coś. Coś zaniemogło, odmówiło posłuszeństwa. To zobaczymy za chwilkę w takim razie, że jest szansa, że Ania się dołączy pewnie. Tak trochę żałuję, Piotrze, że ty dzisiaj masz słabe łącze, bo myślę, że spora część tych rzeczy, które Ania podaje, byłaby fajna do przedyskutowania i na twoim poziomie, i Rafał, po twojej stronie też. Tak naprawdę. No u mnie jest podobnie z tymi rolami, muszę powiedzieć. Rzeczywiście ja mam inne role niż Ania, ale dość podobnie to wygląda, bo też na wizytówce mam CEO, no bo coś muszę mieć, szczególnie właśnie pod kątem tego świata zewnętrznego. Natomiast no, jakby zestaw ról jest, i też tych ról jest, no może nie 13, ja nawet nie liczyłem, ile ja ról mam, ale wydaje mi się, że nie więcej jak 10. Nie? Wydaje mi się, że 13 to, tak jak ty mówiłeś, Andrzej, że niektóre muszą być takie incydentalne, bo tego byłoby za dużo po prostu. Nie? Takie role na zasadzie, nie wiem, opiekun kontroli skarbowej, no ale ona się nie zdarza codziennie. O, Ania wraca do nas. No, to było bardzo ciekawe. Pierwszy raz, nie pamiętam, kiedy padł mi po prostu net na chwilę, ale tak kompletnie w samym domu. No, w idealnym momencie, nie? Może ja powinnam przestać się opowiadać. O, teraz Andrzej nam zaginął. Tak, teraz nam Andrzej zaginął. Bardzo ciekawe czasy. I się pojawił. Pojawia przynajmniej. Tak. Pod wodą na razie. O, nawet coś się udało. Okay. Pojawiłeś się, Andrzej, jako host. Nagrywanie się toczy dalej na twoim tym. Chyba się przetoczy. Ja przełączę hosta, przepraszam. Nie, bo jest okej, bo nagrywa się też, widzę, że nagrywa się tutaj, ja już straciłam uprawnienia, ale nagrywanie trwa. Dobra, okej, tylko zobaczymy.
No, więc ja o tej koncepcji wzrostu, tak, ja zawsze może ja za dużo o tym mówię i mnie wyłączają jakieś siły zewnętrzne albo coś, nie wiem. Więc tak, słuchajcie, wracając do tematu. Trochę tak jest, Andrzej, że mam wrażenie, że jeśli szykujesz się na wieloletnią drogę, która będzie usłana wieloma przeciwnościami, a taką drogą jest zawsze droga do czegoś nowego, innego, niestandardowego, tym bardziej do zarządzania organizacją inaczej niż przez ostatnie 100 lat, to musisz się przygotować na to, że to będzie się odbijało na pieniądzach też. I na przykład w naszym modelu my budujemy firmę po to, żeby ona zyskiwała większą marżowość. Zrezygnowaliśmy ze skalowania organizacji typowo, jak Software House, każdy i właściwie papier robią to świetnie. Po prostu zostawiają ludzi. I wiesz, im więcej ludzi, tym więcej man hours i tym więcej pieniędzy. My postawiliśmy na wartość, nie? Wartość dla klienta przede wszystkim. Mhm. Bo żeby on dostał naprawdę zwinne zespoły, żeby to naprawdę działało i żeby te produkty naprawdę były budowane w super sposób razem z dodatkowymi 150 innymi usługami. Ale wiecie, misyjnie to my chcemy też trochę tych klientów zmieniać. Bo prawda jest taka, że każdy klient, który zaczyna z nami współpracę i zaczyna zaglądać nam trochę do środka, mówi, o kurde, to się u was fajnie dzieje, pomóżcie mi też to zrobić. Więc wiecie, to jest w ogóle troszeczkę o coś innego nam w tym biznesie chodzi. My jesteśmy dość crazy, bo moi znajomi się łapią za głowę i mówią, Zaru, przecież podajcie wreszcie tą firmę, wiecie, kasę byście wzięli? Ja mówię, no dobra, ale jakby ja jeszcze lubię się tak pomęczyć w tym temacie. Ja są po prostu jakąś trochę większą wizję, nie? No na pewno gdybym nie miała tej wizji, Andrzej, odpowiadając, na pewno gdybyśmy nie mieli tej wizji, na pewno gdybyśmy nie wierzyli w to, że to zmienia coś więcej niż tylko firmę, na pewno gdybyśmy nie chcieli zmieniać ludzi i środowiska i w ogóle środowiska pracy i zmieniać trochę Polski, już powiem tak bardzo high level, to byśmy tego nie robili w ten sposób. Bo to się nie opyla czasami. My mamy wzrosty i tak dalej, ale no wiecie, no dwie firmy z Ukrainy i byśmy mieli 200 osób i dwa razy większy przychód, no. Znaczy, na kilka lat, ja wiem, że to jest krótkoterminowa strategia, ale popatrzcie na około, no, tak się skalują właściwie prawie wszystkie firmy software'owe aktualnie, nie? To różnie, natomiast zgadza się, że dwie firmy ukraińskie, ale bym powiedział tak, jak to o dzieciach mówimy, małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży problem. Tak samo mała liczba osób, małe problemy, wielka liczba osób, wielkie problemy. Więc tutaj ja bym też ostrożnie podchodził do tego tematu. Ja nie mówię, że to nie są problemy, ale to jest, wiesz, na krótkoterminowy czas, 2-5 lat, to naprawdę są świetne rozwiązania. Serio. Nie, okej. Okay. Jakbyście mieli wizję typu Boldare za 3 lata sprzedajemy, to w sposób naturalny, jeżeli zależy na skeszowaniu, no to jest kwestia budowania w tej chwili oczywiście przychodowości. Kultura jest mniej istotna i na bazie analizy finansowej, due diligence i tak dalej, gdzie w większości cały czas due diligence to są finanse i tego typu rzeczy, a nie kultura, jak to działa, to jak najbardziej tak. Natomiast aczkolwiek to powiem wam, że przez to, że my uczestniczymy, ciągle ktoś przychodzi i oferuje nam kupno i tak dalej, coraz częściej widzę niesamowite naciski i venture capital i różnych oczywiście organizacji, które zajmują się wyceną organizacji na to, żeby wartość firmy zależała również od tego, w jaki sposób jest zarządzana. W różnej formie. To Francuzi na przykład widzieliśmy, naciskają na właśnie nowoczesne formy zarządzania, ale też na liczbę middle managementu w stosunku do boardu. Już zaczynają się, słuchajcie, coraz bardziej dziać w Europie, nie wiem jak w Stanach, bo tam nie ma nas. W tym aspekcie w Europie zaczynają się dziać coraz większe ruchy, takie next generation, jeśli chodzi o podejście do zakupu organizacji, wyceny organizacji jako tworu. Więc to się zacznie zmieniać w pewnym momencie. I bardzo w to wierzę i uważam, że warto czekać na ten moment. Absolutnie się z Tobą zgadzam i uważam, że taki kierunek jest. Z mojego punktu widzenia jeszcze za wolny, ale fajnie, że jest, bo w perspektywie to podejście, które w tej chwili macie w ramach Boldare, czyli budowanie organizacji opartej o pewien system operacyjny, jak to mówisz, który jest wypełniony dodatkowo tą tkanką ludzką, wartościami, misją i tak dalej,
i stawianie na to, no daje szansę na to, że organizacja nie będzie na 5 lat, tylko organizacja będzie zdecydowanie na szybciej i nie będzie tylko dla ciebie, dla innych właścicieli, tylko będzie dla wszystkich, którzy w tej organizacji są. To chyba jest to taka ta podstawowa wartość, tak mi się wydaje. Tak myślę, no, myślę, że też pewna, wiecie, odporność, żeby już nie mówić antykruchość, ale pewne taki, wiecie, resilience firmy i to, jak jest w stanie funkcjonować, wiecie, przy tym zmieniającym się środowisku, to też będzie wartość sama w sobie. Gdzie my to głównie, jak pytacie o powody w ogóle pracy w nowoczesny sposób, nie powody holakracji, my to robiliśmy z bardzo biznesowych powodów też. Nie tylko taki, że chcieliśmy, żeby było miło i świat się zmieniał. Prawda jest taka, że generalnie ten readiness for change to jest nasza główna usługa aktualnie. Bo tempo zmieniających się na przykład potrzeb naszych klientów my obsługujemy, słuchajcie, idealnie, nie? Dla nas nic nie jest zaskoczeniem. Ale żeby to robić, to my musimy być autentycznie zwinni w środku, ale autentycznie. Sali, a nie tylko zespoły. I potrzeba tej zwinności, czy w ogóle umiejętności odpowiadania na zmiany, potrzeba tego, że wiecie, my strukturę jesteśmy w stanie zmieniać co chwilę, decyzyjność jest naprawdę dynamiczna. My to robiliśmy ze względu biznesowego. Bo w ogóle to jest mało możliwe, żebyśmy przetrwali na rynku o tak dużej dynamice, jak właśnie jest IT, bo wiecie, to jest piękny rynek, w którym wszyscy kupują software, ale z drugiej strony tak samo szybko powstaje konkurencja. I z naszej perspektywy, jeśli my nie będziemy tak zwinni to jest mało, tak antykrusi i tak gotowi na autentyczne, bardzo globalne zmiany w rozumieniu całej firmy, to nie przetrwamy. Więc to musi być w pewnym momencie wartość dla kupujących, nie? Że firma jest autentycznie zdolna, wiecie, no na przykład w ciągu 2 dni w sytuacji covidowej właściwie się ogarnąć od nowa. I to są, COVID w ogóle to był taki moment, w którym stwierdziliśmy, Boże, wreszcie ktoś nam potwierdza, że to robiliśmy, że to ma sens. Że to robiliśmy po coś. Chaos się zrobił na świecie, który powoduje, że widać to, po co my to wszystko robimy, nie? To był też bardzo ciekawy moment taki, na przykład integrowaliśmy w 180 osób, autentycznie szukaliśmy, czy ktoś ma sprzeciw, żeby zmniejszyć budżety na niektóre rzeczy. Mhm. Było możliwe, okay. Nie? Możliwe było zebranie 180 osób, przeprowadzenie po prostu procesu sprzeciwów, pytań, reakcji i tak dalej. Nie? Ale to wszystkich 180 w jednej sali? Online, bo siedzieliśmy online. W domach. Online, więc w ogóle ja żałuję, jest z tego kawałek nagrania, ale ja żałuję, że my nie napisaliśmy o tym w ogóle, słuchajcie, jakiegoś, nie wiem, case study tej sytuacji, bo to był jakiś kosmos, ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Ale to jeszcze możecie napisać case study. No, jeszcze to było znaczy, bardzo... Na tej energii, wiesz, która wtedy była, to była niesamowita energia. Wtedy byłoby naprawdę, no. Ale tak, przeprowadziliśmy 180-osobowy koncent obniżania budżetów na niektóre rzeczy w firmie. No to naprawdę niesamowite. I to by było, wiecie, to są takie momenty, w których sobie myślisz, tak, o to chodziło, nie? Jakby o takie chwile chodzi, o taką odporność chodzi i o taką zwinność w rozumieniu nie zwinności teamowej czy produktowej, tylko o taką zwinność całej organizacji chodzi przy tej liczbie ludzi. Mhm. Więc to tak z trochę weselszych kawałków, bo dzisiaj strasznie mordziłam na ten. Absolutnie, to było wiele ciekawych i odkrywczych rzeczy. Ja się zastanawiam jeszcze nad wartościami. Jakbyś miała wymienić te wartości waszej organizacji, waszej firmy, to macie jakoś je nazwane, jakoś, czy po prostu jakoś raczej je czujecie i jakoś ludzie po prostu je czują? Wiesz co, my po merdżu podjęliśmy decyzję o 2 rzeczach. O tym, że nie będziemy nadawać i nazywać wartości. Wcześniej mieliśmy w obu firmach... One też oczywiście były wypracowywane latami, ale były nazwane i wisiały na ścianach. Podjęliśmy decyzję, że damy czas 2 rzeczom. Purpose całej organizacji, czyli taki naprawdę długi czas na to, żeby on się wykształcił, mimo że my wszyscy czujemy. Wracamy do niego mniej więcej raz na kwartał, raz na pół roku sobie. Gadamy, jaki on jest dzisiaj, czy coś się zmieniło i tak dalej. I tak samo jest z wartościami. Więc jest tam ich 6, my tam sobie w nich krążymy, nazywamy je bardzo różnie. Ale to jest bardziej dyskusja. Ja to w ogóle strasznie lubię. Ja nie wiem, kiedy nastąpi moment, kiedy one będą napisane.
wiesz, że jest 6 i tam wisi. Bo pamiętam ten moment w Kwidzie, który był wcześniej. My mieliśmy do tego stopnia, że naprawdę na hasła mieliśmy tymi wartościami, rozumiecie, już wszędzie były te wartości gdzieś tam znane. Teraz bardzo dużo o nich rozmawiamy. Mm-hmm. To trochę mi się tak wydaje w duchu właśnie a propos managementu 3.0, nie? Że wartości to nie jest coś, co jest napisane na plakacie i wisi, tylko coś, czym ludzie żyją. Ja się zastanawiam, jak w praktyce o tym rozmawiacie, no bo to jest tak, że jest czas, jak nie wiem, w różnych firmach jest czas ocen okresowych, to wy macie czas rozmów o wartościach i każdy zespół siada i o tych wartościach gada i to jakoś skaluje do góry, bo jak się okazało, że jakiemuś zespołowi jakaś nowa wartość się ujawiła, czy to jakoś... Wiesz, to są dwa, jakby, na pewno to nie jest jakoś super poukładane, ale to są dwa elementy. Jeden to są retreaty. Retreaty to jest coś takiego, co staramy się robić w miarę regularnie. Oczywiście przed pandemią to było na żywo, teraz wracamy powoli. Ale to są takie bardzo specyficzne, dwudniowe, jednodniowe, najczęściej dwudniowe spotkania zespołów na rzecz konkretnego celu, które zawsze spleciony jest element wizyjno-wartościowy. Czyli zawsze na tym retreacie, niezależnie od tego, bo są też retreaty takie, które dotyczą wyjścia z jakiegoś problemu zespołowego, nie? To nie musi być, wiesz, jakby, on nie jest każdy taki sam. Ale zasada jest taka, że zawsze na tych retreatach mamy wracać do wartości. I ci, którzy projektują te retreaty, między innymi ja projektuję część z nich, dbamy o to, żeby te wartości w ogóle się znajdowały jako element dyskusji, rozmowy, właśnie czasami odkrycia, bo to zależy na jakim etapie jest zespół, nie? Druga rzecz to jest czas onboardingu. Onboarding u nas to jest w ogóle jakby specyficzny taki samoorganizujący się zespół, który sobie o różnych rzeczach jakby dyskutuje i robi różne rzeczy wspólnie, zespołowo jako team onboardersów. I tam jest na przykład, tam mamy warsztaty w ogóle na temat wartości. Nie? Warsztatujemy sobie, dyskutujemy sobie o nich w ogóle, co to znaczy, nie? Co to znaczy być bold na przykład, nie? Co to w ogóle jest. W ogóle rozumiemy. I ten etap onboardingu jest bardzo istotny, bo rzeczywiście te dyskusje prowadzą nas w różne, wiecie, kierunki, bo ci ludzie przychodzą z zewnątrz. No plus jest jeden z takich elementów, które uważam, że bardzo to wspiera, czyli to są bardzo, znaczy różne mają systemy wynagradzania zespoły, ale bardzo wiele z zespołów przyjęła pewne podstawy jako element procesu salary. Podstawy, które jak wiecie są pewnym obrazem wartości i bardzo konkretne podstawy, one się powtarzają w wielu zespołach, są bardzo podobne. Te podstawy wyrażają bardzo dużo tych wartości i tych dyskusji przy okazji tego jest, wiesz, milion, bo nie da się ich nie dotknąć. A ten proces salary jest mniej więcej co pół roku. Każdy team ma, no różnie, ale tak pół roku do 9 miesięcy ten proces się, jakby wracamy do niego, więc de facto co... Prawie ten czas wracamy za każdym razem do dyskusji o tym, jak podstawa wyraża pewną wartość, nie? Bo w ogóle pracujemy dużo na podstawach. Na przykład w zespole biznesowym mamy określone postawy, które chcemy i postawy, których zdecydowanie nie będziemy tolerować w zespole. No i przy okazji tych postaw oczywiście jest milion rozmów o tym, wiesz, jakie jest niesienie tą wartości. No, ale to jest bardzo fajne, bo to tak naprawdę postawy mówią ludziom o tych oczekiwaniach, a nie sama wartość, nie? Że to, że my tutaj łatwiej, chcemy... Tak. Łatwiej tak. Jest zdecydowanie o tym rozmawiać, poza tym odnosisz to do rzeczywistości, a nie do jakiegoś czegoś, co ktoś kiedyś napisał, nie? Jest dużo łatwiej złapać połączenie w rozumieniu, jak rozmawiasz o postawie, a nie o wartości samej sobie. Tak, tak, nie wiem, jak sobie wymyślasz, że w firmie masz takie oczekiwanie, żeby było, że u nas wartością jest szczerość i otwartość, nie? I no, każdy to inaczej gdzieś tam sobie tłumaczy, ale jeżeli w związku z tą szczerością, otwartością oczekuję takich i takich postaw, to mi jest już łatwiej się odnaleźć, to co ja mam w związku z tym robić, nie? Jak ja się mam odnaleźć w tym postawionym oczekiwaniu. To jest bardzo fajne takie podejście, podoba mi się też bardzo. Oczywiście to ma taki side effect, że są zespoły, które mniej o to dbają, nie? Czyli nie mamy takiego bardzo ogólnego, pomijając aspekt tego procesu salary, nie mamy właściwie takiego przekonania, że wszyscy mają możliwość dotykania tego tematu na tym samym poziomie i w tej samej częstotliwości. To już bardzo dużo zależy wtedy od zespołów samych, nie? Co tym robią. Ale jak rozumiem, na razie jest to jakoś w jakiś sposób wystarczające, jeżeli wam rzeczywistość powie, że potrzebujecie tego bardziej, to
Nie wiem, nie jest za mało, wiesz? Mhm. Dla mnie jest za mało, są ludzie, którzy uważają, że jest wystarczające, to w ogóle nie jest jakby moja rola akurat w tym aspekcie. Dla mnie jest tego za mało, ale w ogóle my cały czas mam przekonanie, że my za mało dbamy o niektóre aspekty ludzkie, właśnie wartości i tak dalej. Bo to dla mnie jest zawsze za mało, więc nie wiem, czy nie przeginam. I dlatego siedzę czasami już cicho. Ale ja rozumiem, napięcie zawsze możesz wnieść. Mogę, ale muszę mieć propozycję rozwiązania go. A, i to jest piękne. Tym czasami po prostu mówię sobie, dobra, już nie będę wrzucać. Ojej, ale to stara szkoła zarządzania, typu przychodzi do mnie mój podwładny, jak przychodzi z problemem, to z dwoma rozwiązaniami, jak nie, to nie. To straszne. Wiesz co, ja od siebie wymagam tego rozwiązania, bo jak już mam wrzucić, wiecie, bo to jest, niestety to jest trochę tak, że jak możemy sobie mieć 1546 systemów, founder jest founder, nie ma co udawać, że nie jest, nie? Nawet jak bardzo nie chcę, to jak ja przyjdę i powiem, ej dziewczyny, trochę za mało dbamy o wartości, to umówmy się, to nie jest to samo, co przyjdzie ktokolwiek inny. Więc ja bardzo staram się dbać o to, żeby ta moja niepisana rola, która istnieje, nie funkcjonowała jako taki trochę wymuszacz niektórych rzeczy. Czasami mogę tego użyć i powiedzieć, guys, sorry, nie wiem jak to zrobicie, mam ogromną potrzebę, mogę wam pomóc, ale to jest ważne, ale no umówmy się, jak ja będę robić tak co chwilę, to przecież to jest absurd zupełny. No. Więc często się kryję z takimi rzeczami, dlatego że uważam, że nie są aż tak strasznie ważne, bo się na przykład rzeczy dzieją dobrze i to jest kwestia mojego zaufania na przykład do ludzi, że to się rozwinie za miesiąc, dwa, sześć. Nie, zgadza się. Ja jestem taka, że ja bym chciała mieć wszystko jutro. Albo na wczoraj. Ale to, co powiedziałaś o tym, że to inaczej brzmi wypowiedziane przez ciebie jako foundera, a inaczej przez inną osobę, dość fajnie mi się skleja z tym, co u Piotrka w ramach meetupu Management 3.0 ostatnio było o tak zwanym statusie, że jest coś takiego jak status i w pewien sposób to się obrazuje, my konkurujemy i tak dalej. To jest, Piotrek tam nagrania ma, bardzo fajne spotkanie, to tak off topic troszkę. Kończy nam się czas. Ja mam dwa pytania, takie ze swojej strony na koniec jeszcze rundka pytanie. Niedużo nas jest, byśmy zrobili. A dwa pytania to jedno, czy ponownie weszlibyście w ramach Boldare w folakrację poprzez tą wiedzę, którą w tej chwili macie w ramach organizacji, tą wiedzę, którą ty masz, to pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czym dla ciebie jest Turkus? Ale to drugie na potem. Ale dla ciebie, Aniu, dla mnie nie ma definicji jednej turkusy i tak dalej. Chodzi o to, że dla każdego z nas turkus jest czymś innym i jestem ciekaw, czym dla ciebie jest, bądź nie jest. Ale to drugie. Najpierw pierwsze. Czy w holokracji ponownie byście weszli? Tak. Ale nie wiem, czy dlatego, że my generalnie z założenia nie żałujemy rzeczy, tylko po prostu próbujemy wyciągać z nich walor, czy dlatego, że to była dobra decyzja. Jeszcze nie wiem. A kiedy będziesz wiedziała? Może nigdy. Okej. Okay. Wiesz co, ja nie chcę wiedzieć w ogóle. O, może tak. Ja w ogóle nie zadaję tego pytania, dlatego aż mi się ciepło zrobiło w brzuchu, bo dużo ludzi mi zadaje to pytanie. No oczywiście, no. Czy bym dalej chodziła do szkoły muzycznej 12 lat, mimo że od 12 kolejnych nie śpiewałam i w ogóle nic z tym nie robię w życiu? Tak, bo ja nie mam pojęcia, co by to dało. Było ekstra. Nie wiecie, o co chodzi. Jakby... Może na przykład to, że nie wiem, mam większą wrażliwość na pracę z ludźmi. Nie? W sensie robiłam masę bezsensownych rzeczy w życiu i niczego nie żałuję, tego też nie. Ale nie wiem, kiedy będę miała odpowiedź, czy zamieniłabym to na coś innego, bo nigdy nie będę wiedziała, jak wyglądałoby coś innego. Więc tak, jeszcze raz byśmy to zrobili. Na pewno. Znaczy ja, nie wiem, musiałbym zapytać Petera jeszcze, bo właściwie nie chcę zgadzać za niego. Znaczy Piotr dzisiaj nie gada, ale coś przed chwilą umieścił na czacie, to Magda, jak będziesz potem mogła przeczytać, to super. Dobra. O, że ciekawie posłuchać, dobra. Tak, wyzwania wyzwaniami. A drugie pytanie, czym dla mnie jest Turkus? Może być, czym jest, a w drugą stronę, czym nie jest. No, możesz sobie rozszerzyć, jak chcesz to pytanie. O Matko, to zacznę od tego, czym nie jest. Pamiętam taką... Mamy taką kolację bardzo ważnych ludzi w Polsce, na której, i to nie była kolacja Forbesa, tylko taka jeszcze inna, ale byli tam bardzo różni ludzie ważni i ludzie też turkusowi opowiadający o Turkusie.
Był jeden pan, który opowiadał o swoim doświadczeniu turkusu wieloletnim i opowiadał, że ma otwarte drzwi do gabinetu cały czas. I to było takie. Tym turkus nie jest. Na pewno. Okay. Nie mam gabinetu, nie posiadam, siedzę w open space albo gdzieś biegam po biurze. Turkus to jest dla mnie, pewien stan. To nie jest narzędzie, to jest stan. To jest stan funkcjonowania firmy i stan w głowach. Przede wszystkim oczywiście, nie wiem, managementu, zarządu, właścicieli, wszystkich tych ludzi, którzy jeśli nie są autentycznie turkusowi, to wszystko się rozwali. Nie? Czyli wszyscy najfajniej jakby byli, ale na pewno must have jest taki, że ludzie, którzy zarządzają firmą, szczególnie decydują o tym, jaka ona będzie w kwestii strukturalnej, muszą być w tym stanie. To jest stan ciągłego podważania upartych, znanych nam ze wszystkich książek biznesowych rozwiązań dotyczących tego, czym jest firma. To jest stan ciągłego podważania tego, że firma jest maszyną i szukania innych rozwiązań. Obojętnie jakich. To jest stan ciągłego zadawania sobie pytania, co z tego modelu jest dobre, co jest niedobre, z tego, co tam się uczyliśmy, z tego Taylora i tych wszystkich jego następców. I to jest stan ciągłego patrzenia, gdzie i po co pewne rzeczy robisz, czy rzeczywiście to ma sens, czy po prostu się przyzwyczaiłeś, że lekcja trwa 45 minut, a przerwa 15. I ten stan jest ciągły i się nie kończy. I najprawdopodobniej nie posiada żadnego końcowego efektu, w którym możesz sobie przypiąć badża, jestem turkusowy. Czyli wiecie, nie ma takiego, jakby, tak jak termometr, nie? Albo stan progress bar. Nie ma momentu, w którym turkusowość wynosi 100%. No chance. Może za 100 lat. Teraz dla mnie turkus to jest ciągłe ten, taki, takie bieganie w swojej głowie i eksperymentowanie właśnie, jak to zrobić, żeby się utrzymać w tym stanie podważania, myślenia, patrzenia, obserwowania ludzi, obserwowania różnych eksperymentów i tak dalej, nie? I to jest chyba to. Super. Ale na pewno to nie jest z książki, nie? To nie chodziło o książki, bo z książki zaraz możemy sobie wysunąć i tak dalej. No turkus jako taki nie jest naukowo zdefiniowany, jest raczej na bazie pewnych doświadczeń, jest pewien marketing wokół tego zrobiony, natomiast sama idea no, wszystkich porusza w różny sposób, więc fajnie o tym rozmawiać. No dobrze, to jeszcze ostatnia rundka pytań, nie wiem, ale ostatnie pytanie do Ani na dziś z twojej strony. Oj, Rafał wyciszony. Może się odmiutować, nie może. Pytań, czy może już podsumowań trochę, Andrzej, bo już 11:05. Znaczy ja więcej pytań nie mam. Jestem szczęśliwy, Aniu, że... O, odmiutowała się i widać to. Witamy w domu. Super. Dzień dobry. Jestem bardzo szczęśliwy, Aniu, że mieliśmy okazję, mamy okazję pogadania. W sumie jestem szczęśliwy nawet, że nie było nas za dużo, bo mieliśmy okazję takiego pogadania bardziej, tak jakbyśmy siedzieli przy stole, przy fajnej kawie i takiego różnego porozmawiania. Liczę na to, że kilka najbliższych spotkań będzie fajnych, na co też Magda będzie organizowała w ramach, że turkus to już było i będziemy tak troszkę mówić o turkusie z perspektywy fajnego gościa, tu Magda będzie potwierdzała. W Łodzi zawsze turkusowe śniadania są w pierwszą środę miesiąca, więc też wartością są uczestnicy i właśnie takie inne spojrzenia, więc tutaj dość mocno liczę i na ciebie i tam to nagranie Piotra podrzucę tobie i też na Piotra, bez dwóch zdań. O. I też trzymam kciuki za organizację, ja się bardzo cieszę z tego, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście, bo pokazujecie, że w ramach stosunkowo dużych organizacji da się pewne rzeczy ustawiać zupełnie inaczej. Nie powiem, że lepiej, ale inaczej. Dla niektórych jest to lepiej, a dla niektórych, tak jak zauważyłaś w ramach Odyś, nie musi być lepiej, ale to jest kwestia dopasowania wzajemnego. Ta adaptatywność jako wartość aktualnie bardzo istotna jest tutaj tą cechową ważną.
Ja się cieszę, że mogliśmy Ciebie gościć. Tak, dla mnie taką bardzo dużą wartością, gdzieś tak przychodziłaś, mówiłaś, że właśnie takim Twoim celem jest trochę pokazanie, że to jest tylko jakieś narzędzie, które ma jeszcze dużo aspektów do zaopiekowania gdzieś tam obok i no, mocno to odczułam, ale dla mnie największą taką wartością jest to, że jakoś jak wcześniej myślałam i słuchałam o tej holakracji, to był to dla mnie mocno teoretyczny twór, który... No jakoś działa u kogoś, ale w sumie, a teraz stał się takim żywym tworem i to jakby odczułam bardzo mocno tą taką procesowość, to dogadywanie się, że to jak o tym opowiadałaś, to widać, że ty tym żyjesz i to funkcjonuje w waszej przestrzeni i to po prostu można poczuć po tym, jak to opowiadasz, jak to jest poukładane. Jestem pod wrażeniem tego, że właśnie z taką świadomością podeszliście do budowania swojej kultury organizacyjnej, że nie macie takiego poczucia, że na to przyjdzie czas, jak będziemy mieć 500 ludzi na pokładzie, nie? No to wtedy jak już będziemy się przewracać o własne nogi, to będziemy o tym myśleć, że to jest jednak no, duża taka wartość z poziomu właśnie takiej świadomości i takiej myślenia o tym, po co ja w sumie to robię, nie? I jak to zrobić, żebym miała z tego fun, żeby się nie szarpać i żeby się siebie w tym wszystkim nie zatracić, więc no piękna to była opowieść. Dla mnie to było bardzo poruszające. Dzięki. Rafale, coś byś dorzucił ze swojej strony, jak jesteś w stanie się odmiutować? Oj, chyba nie wychodzi Rafał. Chyba tak. Aniu, to ostatnie słowo po twojej stronie i kończymy nagranie. Bardzo wam dziękuję, było przyjemnie. Chyba nigdy nie uczestniczyłam w takim małym spotkaniu, ale wartość tego jest niesamowita. Rzeczywiście miałam takie wrażenie, że my tutaj siedzimy w ogóle w knajpie. Kawa mi się kończyła, ale nieważne, to w ogóle nie wypiłam. Kelnerzy nam nie przeszkadzali przynajmniej, nie? To ten plus. Bardzo przyjemna atmosfera. Bardzo się cieszę, że pytaliście o takie rzeczy, które mi też same te pytania dużo wnoszą. Nie? Czyli to, że ktoś je zadaje, powoduje, że ja się muszę nad tym zastanowić, to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, no bo umówmy się, jak się biegnie, wiecie jak to jest, jak się tam ten chomiczek w tym kołowrotku zakręci, to już nie wychodzi. Więc dla mnie osobiście też bardzo duża wartość tego spotkania i waszych pytań. Także super, bo to jest taka sytuacja, że dajesz i dostajesz, więc to chyba na tym chodzi. Tak, turkusowe śniadania mają być po to, żebyśmy dawali i brali. Tutaj nie ma czegoś, że płacimy za coś, nie. Nie. To jest kwestia wymiany doświadczeń jako taki tygiel różnych pomysłów. A co z tego wyjdzie? Co każdy weźmie, to jest po jego stronie. No, tak. No dobra, no to super w takim razie. Wielkie dzięki. Drogie panie, że byłyście, że zorganizowałaś, Magda, że Aniu, ty po prostu wypełniłaś całość. Przestrzeń, tak. I się podzieliłaś swoimi doświadczeniami. Super. I myślę, że jeszcze wrócimy i do ciebie, i do Piotra w ramach może jakiegoś panelu z innymi firmami, bo może być ciekawe zderzenie. Ale to sobie porozmawiamy. Jakiś pomysł nam wpadnie. W Łodzi jesteśmy pomysłowi, zaraz ktoś z nas chwyci i wiesz, i będziemy ustalać. Super, tak. Panele to jest bardzo duża ciekawostka dla mnie zazwyczaj. Brałam udział w paru. Panele są ciekawe, bo jeszcze jest starcie osobowości, więc to jest zawsze bardzo ciekawe. Tak, tak, dokładnie. Super. Dobra. Dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pa. Hej, pa.